Dobry wieczór Państwu. Listopadowy, bardzo zimny wieczór. Przed nami spotkanie 15. kolejki pierwszej ligi, chciałem powiedzieć ekstraklasy, między Łódzkim Klubem Sportowym a Miedzią Legnica. Trudny pojedynek dla podopiecznych trenera Wojciecha Stawowego, którzy w ostatnich trzech spotkaniach ani razu nie wygrali. Przegrali w Radomiu, zremisowali po szalonym meczu z Puszczą Niepołomice na własnym boisku. A w miniony piątek ulegli Górnikowi w Łęcznej 0-2. Dziś pewne zmiany w ŁKS-ie i to takie zaskakujące dość. W bramce Arkadiusz Malarz, to akurat zaskakujące nie jest. Na prawej obronie Maciej Wolski, który wraca po kontuzji. Wydawało się, że to będzie dłuższa przerwa. Tak przynajmniej mówił szkoleniowiec z Łódzkiego Klubu Sportowego. Na środku obrony Jan Sobociński, który powraca za karę, za żółte kartki. I debiutant w meczu ligowym, bo gra już w Pucharze Polski, Rumun Daniel Celea. Kamil Dankowski na lewej obronie, Maksymilian Rozwandowicz na środku pomocy. Jest Pirulo, Dominguez, Michał Trąbka, Przemysław Sajdak i niespodziewanie Samuel Corral, który no, był kontuzjowany i mówił trener Wojciech Stawowy, że no, będzie pauzował jeszcze z powodu urazu hiszpański napastnik. A tu proszę, jest w tej podstawowej jedenastce na boisku. Prowadzi to spotkanie Patryk Gryckiewicz, sędzia, który nie tak dawno gwizdał zawodnikom Łódzkiego Klubu Sportowego. To było w Janikowie podczas pucharowego meczu z Unią, który zresztą ŁKS wygrał. I to było pierwsze spotkanie po tej pandemicznej kwarantannie, którą musieli ŁKS-iacy przechodzić. Ale wracamy już do tego spotkania, bo dzisiaj trudny mecz, bardzo trudny z różnych powodów. Druga minuta spotkania i rzut rożny dla Miedzi. Niebezpiecznie w polu karnym ŁKS-u było, ale wybita piłka przez Trąbkę. Może niezbyt dokładnie jeszcze Sobociński próbował wybijać, ale także się nie udało. Sobociński próbuje wyprowadzić kontrę, ale będzie dośrodkowanie w pole karne i Kamil Dankowski nie pozwolił, aby piłka jednak leciała w kierunku bramki. Wybił ją wcześniej, ale arbiter pokazuje, że jednak nie będzie rzutu rożnego, a będzie rzut wolny dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Zdaje się, że tam Jan Sobociński w walce o piłkę jednak poturbował swojego przeciwnika. No i mamy rzut wolny. To jest trzecia minuta spotkania i od początku meczu goście z Legnicy no chcą tutaj zdominować zespół Łódzkiego Klubu Sportowego. Być może liczą na to, że morale ŁKS-iaków nie jest tak wysokie po tych nieudanych ostatnich występach. No zobaczymy, jak sobie poradzą ŁKS-iacy. Jest niebezpiecznie dośrodkowanie zakończone, to wszystko strzałem w kierunku bramki, ale Malarz na posterunku łapie piłkę, szybko wyrzuca na prawą stronę do Wolskiego. Wolski biegnie, wypuścił sobie piłkę Wolski zbyt daleko, a teraz zdaniem arbitra znowu na pomocnik ŁKS-u fauluje. Właściwie obrońca pomocnikiem był w poprzednim sezonie, został przestawiony na prawą obronę, no ale z bardzo takimi ofensywnymi zadaniami Maciej Wolski także w każdym z tych spotkań. No muszą ŁKS-iacy się tutaj poważnie zmobilizować, muszą walczyć po prostu. Tutaj nikt punktów za to, że drużyna nazywa się Łódzki Klub Sportowy i wygrała 10 meczów w lidze, punktów tutaj darmo nie będzie rozdawać. Z autu rozpoczyna właśnie Maciej Wolski, wybija piłkę gdzieś daleko pod własną bramkę, a tam spokojnie Celea zagrywa do Sobocińskiego. Wraca jednak piłka pod nogi rumuńskiego stopera. Teraz zagranie do Domingueza. Dominguez zaatakowany bez faulu się okazuje jednak. ŁKS-iacy tracą piłkę i wyjaśnia wszystko Maksymilian Rozwandowicz, wybijając piłkę poza boisko. Z autu wznawiać grę będzie zatem zespół z Legnicy, który no, był typowany jako jeden z faworytów do walki o awans. Jednak no i początek, i ten środek sezonu może niezbyt udany, ale teraz coraz lepsza gra drużyny z Dolnego Śląska. No i no, Miedź pewnie włączy się do walki, jeżeli nie o tą bezpośrednią dwójkę, to pewnie o baraże. A teraz tracą piłkę goście, rozpoczyna zespół Łódzkiego Klubu Sportowego. No ale widać, że Miedź nie będzie tutaj grać tak jak Radomiak czy jak Górnik Łęczna. Nie będzie głęboko się bronić i szukać swoich szans w kontratakach, ale od początku próbują tutaj ofensywnie grać, stwarzać sobie sytuacje.
No i być może strzelić bramkę, a potem dopiero próbować kontratakować. ŁKS-iacy. Celea na prawej stronie boiska, zagrywa do środek, to piłka na prawą stronę do Wolskiego. Wolski zablokowany, ale będziemy mieli rzut rożny dla łódzkiego klubu sportowego. Biegnie do narożnika Pirulo, on ustawi za chwilę piłkę koło chorągiewki. Szósta minuta meczu między ŁKS-em a Miedzią Legnica, na razie bez goli i tak naprawdę pierwsza okazja dla zespołu ŁKS-u. Wcześniej ŁKS-iacy pod bramką rywali nie przebywali. Niedokładne jednak to zagranie i złe dośrodkowanie z autu, z rzutu rożnego, a teraz z autu Pirulo. Wyrzucił do Wolskiego. Wolski rozgląda się do Korala. Koral w polu karnym. Odwraca się, zagrywa przed bramkę. Jeszcze nie koniec tej akcji. Tutaj próbują ŁKS-iacy zakończyć tę sytuację strzałem, ale wybijają piłkę obrońcy z Legnicy. Teraz dośrodkowanie z lewej strony boiska, jednak niedokładna zagrana piłka do Sajdaka, ale także popełniają błąd gracze Miedzi. Wybita ta piłka na połowę ŁKS-u. Sobociński niedokładnie do Domingueza, ale myli się zawodnik z Legnicy, jest okazja dla Domingueza. Dominguez na prawą stronę do Pirulo, Pirulo w polu karnym, minął jednego z graczy z Miedzi, jeszcze nie koniec, jeszcze dobra okazja, próbował strzelać z dystansu Michał Trąbka, strzał w środek bramki, odbita piłka przez Jędrzeja Grobelnego, jeszcze Koral próbował dobijać, ale przy okazji fauluje bramkarza. Miedź Legnica, rzut wolny dla zespołu gości, no ale dobra akcja, no może gdyby Trąbka strzelał wyżej, może gdyby nie po ziemi próbował zaskoczyć bramkarza Miedzi, to byłaby bramka dla ŁKS-u, no ale dobrze, że ŁKS-iacy tutaj odpowiedzieli także ofensywną akcją. Rozpoczynają rywale, no tutaj zdaniem sędziego fauluje Maciej Wolski, ale no trochę się tutaj Jakub Łukowski popisał teatralnymi umiejętnościami, być może był faulowany, no ale ten krzyk, ten naprawdę taki dramatyczny padł na boisko. Arbiter no jednak uznał, że był faulowany piłkarz Miedzi, mamy rzut wolny dla gości z Legnicy. Dośrodkowanie w łódzkie pole karne jest niebezpiecznie, tym razem jednak Jan Sobociński wybija piłkę poza boisko. Pokazuje arbitrowi kapitan ŁKS-u Arkadiusz Malarz. Chyba, że był tam faulowany Sobociński przy próbie tego wybicia, no ale sędzia jest niewzruszony. Mamy zatem rzut wolny, rzut rożny dla zespołu z Legnicy. Ustawiona piłka w prawym narożniku boiska. Trzech, czterech, pięciu, sześciu zawodników z Legnicy. Dominguez jednak tę piłkę sprytnie przejmuje. Wybijają daleko na połowę Miedzi, tam biegnie dwóch graczy ŁKS-u, jest Pirulo, będzie atakował bramkarza, który wybija piłkę no pod presją Hiszpana, daleko, wprost pod nogi Sobocińskiego. Sobociński do Domingueza, Dominguez na środku, rozgląda się, no nie bardzo ma komu zagrać, teraz dostrzegnie pilnowanego na prawej stronie Macieja Wolskiego, ale z tej akcji nic nie będzie, Wolski wycofuje piłkę na własną połowę, Dominguez. Na lewą stronę do Rozwandowicza. Rozwandowicz do Sajdaka. Sajdak próbuje odwrócić się w kierunku bramki rywala, ale odda piłkę do Maksymiliana Rozwandowicza. Wymiana podań między Rozwandowiczem a Sobocińskim. Uspokoił grę teraz Maksymilian Rozwandowicz. Posyła piłkę na prawą stronę do Celei. Rumon do Pirulo. Pirulo faulowany na środku boiska przez zawodnika z Legnicy. Ucieka z miejsca przewinienia Marcin Garuch. Tak jakby liczył na to, że arbiter nie zauważy, że sfaulował Hiszpana. Bardzo niski zawodnik drużyny Miedź Legnica. Wolski. Blokowany Maciej Wolski na prawej stronie. Odda piłkę do Domingueza. Dominguez jeszcze głębiej na własną połowę do Celei. Celea na środek. Tam jest Jan Sobociński. Sobociński się rozgląda. Teraz próba zagrania za plecy rywali do Dankowskiego, ale uniesiona w górę chorągiewka sędziego asystenta. A to oznacza, że Dankowski był na spalonym. Mamy zatem rzut wolny dla gości z Legnicy. I dziesiątą minutę spotkania, w którym na razie nie ma goli. Rozpoczynają zawodnicy Miedzi, ale
Daleko ta piłka ustawiona od pola karnego łódzkiego klubu sportowego. Jeszcze czeka bramkarz Grobelny, aby tę piłkę wybić. Wybije ją daleko w kierunku pola karnego. Tam Sobociński faulowany, ale arbiter uznał, że jednak ŁKS może grę kontynuować. I wybita piłka przez łódzkiego obrońcę poza boisko. Z autu grę wznawiać będzie zespół Miedzi. Krótko ten aut rozegrany. Próbują tutaj goście zagrać teraz na prawą stronę i udaje się będzie dożytkowanie w pole karne UKS-u, ale tam jest Sobociński. Wybija piłkę na środek. Tam atakowani zawodnicy Miedzi wycofują do własnego bramkarza piłkę, więc rozpoczynać będzie Jędrzej Grobelny. No jakoś się nie kwapi do szybkiego wznowienia gry. Jeszcze tam koledzy pokazują, że tam na prawej stronie zupełnie niepilnowany zawodnik Miedzi, no ale Grobelny daleko, na połowę ŁKS-u. Piłka przed łódzkim polem karnym. Rozwandowicz próbuje zatrzymać rywala, nie udaje się. I teraz cele, a strącił lekko piłkę. No i ta trafiła na nogę Łukowskiego, ale Łukowski zbyt lekko zagrał, nie było problemu. A teraz faulowany Pirulo, ale ucieka Garuchowi. Pirulo już jest w polu karnym, Pirulo przed bramkę, ale jest Garuch, który łapie piłkę. No jak tak dalej pójdzie, to robi się Garuch żółtej kartki za faulę na Pirulo. Teraz jakaś przepychanka w polu karnym między Samuelem Koralem a zawodnikiem Miedzi Legnica. No, prosi arbiter do siebie Korala i Marcina Biernata. Musi wytłumaczyć zawodnikom, żeby trochę powściągnęli emocje. Coś tam Biernat tłumaczy arbitrowi, ale chyba nie przekonał ani sędziego, ani Korala. Nie mamy jednak rzut wolny dla zespołu z Legnicy. Znowu ustawiona piłka przez bramkarza Jędrzeja Grobelnego. Znowu dość długo to trwa, zanim gra zostaje wznowiona. Piłka na środek. Tam Sobociński głową podaje do własnego bramkarza. Malarz chciał ręką szybko zagrywać do Dankowskiego, ale jednak rzucił piłkę przed pole karne, bo tam podbiegł Maksymilian Rozwandowicz. Rozwandowicz do Domingueza. Na środku boiska 4-5 zawodników z Legnicy. WKS-iacy no, próbują żwawiej poruszać się po boisku. No, chyba takie są wytyczne trenera stawowego, ale i pogoda jest taka, że trzeba jednak biegać i to biegać szybko. Teraz próbował wyskoczyć Dawid Trond. Odebrać piłkę Rozwandowiczowi, ale na szczęście dla ŁKS-u Rozwandowicz się zorientował. Na środek teraz zagrana piłka do Korala. Koral do Trąbki. Trąbka się rozpędza. Michał Trąbka zatrzymał się jednak, odda piłkę do Celei. Cela na skrzydło do zapolnika, ale piłka opuszcza plac gry. Z autu rozpoczynają goście. Mają pretensje UKS-iacy, sugerowali, a teraz bardzo niebezpiecznie. I to jest gol dla drużyny z Legnicy. Ograł tutaj jak dziecko Sobocińskiego zawodnik Miedzi Legnica i obok Arkadiusza Malarza płaskim strzałem zdobywa prowadzenie dla drużyny Miedzi Legnica. No właściwie no, błąd absolutnie ŁKS-iaków. A więc 0-1 przegrywają ŁKS-iacy. No naprawdę daleki przerzut zgubił tutaj absolutnie obrońcę ŁKS-u zawodnik Miedzi Legnica takim płaskim strzałem obok prawego słupka. Też właściwie chyba trochę Arkadiusz Malarz mógł zachować się inaczej, no ale trudno, tak też się stało. 15 minuta, ŁKS traci bramkę no, w dość niespodziewany sposób, naprawdę z takiej sytuacji, z której właściwie groźnie być nie powinno. Mają pretensje o coś zawodnicy ŁKS-u do arbitra, ale tu już nie ma co się zastanawiać. Tutaj trzeba wziąć się do pracy, bo naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo źle. Rozwandowicz.
rozpoczynają ŁKS-iacy. No, ten mecz fatalnie się układa dla łódzkiego klubu sportowego, bo to teraz myślę, że spokojnie mogą gracze z Legnicy tutaj bronić się i próbować kontrataków. Znowu wrzutka w łódzkie pole karne, no ale wydaje mi się, że ŁKS-iacy, no to już nie ma co do tego wracać, pokpili sprawę dość poważnie gracze łódzkiego klubu sportowego. Przegrywają 0-1, no i muszą się bardzo, ale to bardzo poważnie już w tej chwili brać do pracy. Czekamy na jakąś skuteczną odpowiedź na tą bramkę Zapolnika z 14 minuty spotkania. Teraz w polu karnym jest Samu Koral. Co zrobi Koral? Koral przed bramkę. Nie ma gola. No, w jaki sposób teraz Sajdak nie trafił z 3 metrów do bramki? Naprawdę trudno powiedzieć. No, fatalna teraz skuteczność graczy łódzkiego klubu sportowego. No, to powinien być remis, ale no, z bliska Sajdak do bramki nie trafił. ŁKS-iacy próbują zagrać na środku boiska, skutecznie odzyskać piłkę. Ta sztuka się jednak nie udało. Nie udała i ŁKS-iacy odzyskują jednak piłkę na środku. Gracze trenera Wojciecha Stawowego. Jest dobra okazja. Dominguez do Pirulo, ale za mocno to zagranie w pole karne. Pirulo próbuje tutaj dryblować. Próbuje minąć dwóch zawodników. Odda piłkę do Wolskiego. Wolski do Celei, Celea na środek do Rozwandowicza. Rozwandowicz się rozgląda. Dominguez do Wolskiego na prawą stronę boiska. Wolski odda piłkę do Domingueza. Dominguez zwolnił teraz grę UKS. Sobociński dobrze do Trąbki. Trąbka na prawą stronę. Tam jest Pirulo. Pirulo szuka miejsca w polu karnym. Dośrodkowanie pod bramkę. Próbował jeszcze strzelać z dystansu po tej wybitej piłki Rozwandowicz. Jeszcze nie koniec, jeszcze jest Dankowski, ale fatalne dośrodkowanie Dankowskiego z lewej strony boiska. Wracam do tej sytuacji, w której zdaje się Sajdak nie trafił do... Właśnie trafił w bramkę z około 3 metrów, ale nie trafił także w bramkarza Jędrzeja Grobelnego. No, ŁKS-iacy mieli szybko okazję, aby wyrównać to spotkanie, ale jednak wciąż przegrywają 0-1. 18 minuta spotkania. No, jedna z akcji wykorzystana przez Zapolnika. Naprawdę przedziwna to była bramka. No ale trudno, muszą ŁKS-iacy starać się odrobić straty. Przypomnę, że Górnik Łęczna przegrał dzisiaj mecz z drużyną Stomilu Olsztyn. No to była świetna okazja dla ŁKS-u, aby wygrać mecz i znowu odrobić stratę. Teraz Wolski. Zatrzymany za daleko sobie Maciej Wolski. Tę piłkę przed siebie kopnął, ale na szczęście ŁKS-iacy cały czas w posiadaniu piłki. Celea do Rozwandowicza. Rozwandowicz. Wciąż wymienił podania z Celeą, ale cały czas Rozwandowicz ma trochę miejsca. Maksymilian Rozwandowicz, zagranie do środka. Do Pirulo. Pirulo z prawej strony przeszedł na lewą. Teraz do Dankowskiego na prawą stronę. Dankowski odda piłkę do Hiszpana. Teraz Trąbka wrzuca w pole karne. Wbiega tam Pirulo. Pirulo przed bramkę. Jeszcze nie koniec. Jeszcze z Wolski na prawej stronie boiska. Wolski przed bramkę. Nie koniec. Jeszcze tu próbował strzał z 16 metrów Michał Trąbka, ale złapał się za głowę teraz po tym uderzeniu pomocnik łódzkiego klubu sportowego. To pokazuje, że to była bardzo, ale to bardzo nieudana próba strzału na bramkę zespołu z Legnicy. Jędrzej Grobelny będzie rozpoczynał kolejną akcję. ŁKS-iacy próbują odrobić tą jednobramkową stratę, ale na razie ta sztuka się nie udaje. Rozwandowicz na środek. Tutaj faulowany Trąbka, ale utrzymuje się przy piłce Sajdak. Co zrobi Sajdak? Odda do Dankowskiego. Dankowski jest na lewej stronie. Dankowski
przed bramkę, przed pole karne do trąbki. Trąbka teraz na prawą stronę do Macieja Wolskiego. Wolski tutaj blokowany przez rywala. Piłka opuszcza boisko i rozpoczynać będzie Jędrzej Grobelny. Nie śpieszy się jak zwykle z wybiciem tej piłki bramkarz Miedzi Legnica. Ustawił piłkę na linii pola bramkowego i będzie rozpoczynał kolejną akcję. 21 minuta spotkania 15 kolejki pierwszej ligi. ŁKS przegrywa z Miedzią Legnica 0-1. To jest ósma bramka stracona przez łódzką drużynę w czwartym meczu. W czterech meczach Łodzianie stracili już 8 bramek, a w tych poprzednich 11 tych bramek stracili 4. Teraz świetne odzyskają piłkę przez Korala, ale Koral anemicznie strzelał piłkę, strzelał w polu karnym, nic z tego nie było, chociaż była naprawdę dobra okazja. Teraz Dominguez na prawą stronę. No, trzeba powiedzieć, że UKS-jacy dość łatwo dochodzą do sytuacji przed polem karnym czy w polu karnym, ale nie potrafią tego wykorzystać. Może teraz się uda, znowu odzyskują piłkę gracze UKS-u, Pirulo. Do Dankowskiego. Dankowski na prawej stronie boiska. Dankowski szuka miejsca do strzału. Dankowski mocne uderzenie, ale znowu piłka leci w środek bramki. Jędrzej Grobelny ją łapie. Szkoda, że po strzale zapolnika piłki nie złapał Arkadiusz Malarz, no ale tego już nie zmienimy. Wciąż UKS-jacy przegrywają 0-1, ale już naprawdę stworzyli sobie trochę sytuacji bramkowych. Szczęście nic z tego nie wychodzi. Źle teraz wybija piłkę. A teraz wybija piłkę Jędrzej Grobelny. Atakował Pirulo i Pirulo dość ostro został potraktowany przez gracza z Legnicy. No, tak naprawdę to pozwala tutaj na wiele. Prowadzący to spotkanie arbiter moim zdaniem faulował. To zdecydowanie Marcin Garuch, ale sędzia jakoś tego zauważyć nie chciał. Popchnął przy bocznej linii boiska zawodnik z Legnicy Pirulo. No być może to też jest po to, żeby trochę zawodnika z Legnicy, z ŁKS-u zdenerwować. A teraz no dość ostre zagranie Wiana Sobocińskiego. I tak naprawdę to powinna być żółta kartka dla Pawła Tupaja, który stracił piłkę. Właściwie dość ostro potraktował Sobocińskiego. No ale skoro arbiter pozwala tak grać, to myślę, że za chwilę będziemy tutaj mieli żółte kartki. To pewne. Przestaje panować nad tym, co dzieje się na boisku, mam wrażenie, arbiter. Ale miejmy nadzieję, że w kolejnych minutach będzie już tylko lepiej. 23 minuta spotkania. Przypominam, że od 14 przegrywają 0-1. Próbują teraz po raz kolejny atakować. Celea próbował na prawą stronę zagrać piłkę do Pirulo. Wraca Celea pod własną bramkę. Leży na boisku Jan Sobociński i za chwilę pewnie będziemy mieli zmianę. Sobociński był faulowany, był ostro potraktowany przy tej poprzedniej akcji, w której arbiter nie dopatrzył się przewinienia. Mam nadzieję, że Jan Sobociński dotrwa tutaj na boisku do końca. No i mają słuszne pretensje moim zdaniem ŁKS-jacy do sędziego. Bo wtedy to była rzeczywiście nawet akcja na kartkę, bo leżał na boisku gracz Miedzi, kopnął jeszcze Sobocińskiego, tak więc Sobociński opatrywany przez fizjoterapeutów podszedł do tej całej, w to miejsce, a to jest prawie na środku boiska, Arkadiusz Malarz, który ma pretensje do arbitra. Mieli coś, jakieś uwagi do arbitra przy tej akcji, po której UKS stracił bramkę, zawodnicy UKS-u. Nie wiem, czy na spalonym nie był zawodnik, ale nie, być może był tam jakiś faul. A teraz arbiter pokazuje, że musi opuścić plac gry Sobociński, ale na razie jest jeszcze opatrywany. Nie wiem, czy będzie potrzebna zmiana. Jeszcze tam naradzają się zawodnicy łódzkiego klubu sportowego. No widać, że Sobociński no, na pewno to miejsce zostało znieczulone. Czy będzie mógł kontynuować grę stoper łódzkiego klubu sportowego? Przekonamy się za moment. Na razie jeszcze opuszcza boisko gracz łódzkiego klubu sportowego. Na razie no nie ma jakiegoś ruchu przy ławce rezerwowych. Sobociński utyka na lewą nogę. Czy będzie mógł kontynuować? Za chwilę się przekonamy. UKS-jacy w dziesiątkę, no przynajmniej przez kilkadziesiąt sekund
a Jan Sobociński będzie tam jeszcze przy tej bocznej linii opatrywany. ŁKS-iacy rozpoczynają. Koral, prawa strona boiska, przy nim Garuch, oddaje Koral piłkę do Pirulo. Teraz Dominguez na środek do Maksymiliana Rozwandowicza. Trąbka odda piłkę do Celei. Celea rozpędza się, Rumun zatrzymuje, minął jednego z graczy w miedzi, ale jednak wycofuje piłkę na własną połowę do Maksymiliana Rozwandowicza. Rozwandowicz do Celei. Cela próbował dośrodkować, ale piłka opuszcza plac gry. Z autu wznawiać będzie Maciej Wolski. On będzie wyrzucał z obocznej linii boiska. ŁKS-iacy już w komplecie, bo pojawił się na boisku Jan Sobociński. Teraz piłka podskoczyła i trafia w rękę Pirulo, więc mamy rzut wolny dla drużyny z Legnicy. Garuch, próba zagrania na środek, tam niewiele brakowało, aby tę piłkę przechwycił Sajdak. Muszą do własnego bramkarza zagrywać gracze Miedzi Legnica. Może odzyskają piłkę ŁKS-iacy na środek. Sobociński do Rozwandowicza, Rozwandowicz do Domingueza, Dominguez do Pirulo. Pirulo z pierwszej piłki do Wolskiego, Wolski już w okolicach pola karnego. Teraz przed bramkę dośrodkowanie Macieja Wolskiego, ale za głęboko. Tam Pirulo czyhał na to dośrodkowanie, ale na razie no nic z tego nie wychodzi. No mają jakieś okazje w bramce zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego, ale gola w 14 minucie zdobywa zespół z Legnicy. I teraz znowu bramkarz Miedzi daleko wybija piłkę, ale niecelnie poza boczną linię. Z autu wznawiają ŁKS-iacy. To jest 27 minuta spotkania. ŁKS przegrywa z Miedzią Legnica 0-1. No i czekamy na jakąś skuteczną akcję ŁKS-u. Były naprawdę dwie okazje, po których ŁKS-iacy powinni doprowadzić do wyrównania, ale na razie ta sztuka się nie udała. Rozpoczęła się 28 minuta meczu w Łodzi. Dominguez do Celei. Rumun teraz próbuje przebiec z piłką bliżej pola karnego. Celea odda do Wolskiego. Wolski tam dość ostro atakowany, ale utrzymał się przy piłce. Teraz próba dokładnego zagrania, ale nie udało się. Za lekko to zrobił Pirulo. Odzyskują piłkę na moment ŁKS-iacy. Świetnie zachował się teraz Trąbka. Jest faulowany przez Garucha. No Garuch tutaj dość ostro sobie poczyna z ŁKS-iakami. Jeszcze tutaj widać, czy ma jakieś wątpliwości. Teraz będzie prosił jeszcze Trąbkę i Garucha, sędzia tego spotkania, ale no nie panuje pan sędzia Patryk Rydzkiewicz na tym, co się dzieje na boisku. Garuch sfaulował Trąbkę. Trąbka tam próbował coś jeszcze, chyba jakieś dyskusje, coś tam jeszcze próbowali wyjaśnić sobie zawodnicy, no ale arbiter tym razem jednak zapanował nad emocjami. Trąbka, prawa strona boiska. Zmienił się miejscami z Pirulo. Pirulo teraz bliżej lewej strony boiska biega. Tutaj właśnie Dominguez. Co zrobi Dominguez? Przed nim dwóch zawodników z Legnicy. Dominguez oddaje do Sobocińskiego. Sobociński do Domingueza. Jest obok Celea. Do niego zagrana piłka, ale wolno to wszystko się odbywa. Teraz dobrze. Pirulo znalazł się na prawej stronie. Pirulo zagrywa w pole karne, ale tam zablokowane to dośrodkowanie. Nie dotarła piłka do Korala. Wybijają piłkę na środek zawodnicy z Legnicy. Ostro tutaj zaatakowany piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego, ale stracili piłkę ŁKS-iacy w dziecinny sposób. Teraz znowu popełniają błąd, mało zdecydowania w tym wejściu Rozwandowicza, chociaż trzeba przyznać, że trochę pechowo się ta piłka odbiła, a więc akcja już w okolicach pola karnego ŁKS-u, a teraz dalekie dośrodkowanie, faulowany Dankowski. Sędzia przerywa grę, za głowę łapie się piłkarz z Legnicy, ale
Rzut wolny wykonują już ŁKS-iacy. Właściwie już wykonali. Pół godziny gry za nami. ŁKS przegrywa z Miedzią 0-1. Dominguez do Rozwandowicza. Rozwandowicz na lewą stronę, tam jest Dankowski. Dankowski się rozgląda, dostrzegł niepilnowanego Sajdaka. Sajdak oddał piłkę do Trąbki, Trąbka na lewej stronie. Próbował minąć dwóch rywali, nie udało się, a więc zagranie piłki na środek do Domingueza i Dominguez jest faulowany przez rywala. Szybko gra została wznowiona. Celea muszę tylko zagrać na prawą stronę do Wolskiego. Wolski mija tutaj rywala. Wolski czy zdoła dośrodkować? Zatrzymał się Wolski. Jest faulowany. Arbiter pokazuje, że nic nie było. Teraz z pewnym opóźnieniem tutaj Wolski podnosi się. Ma pretensje do arbitra i słusznie, bo już to powinna być akcja przerwana od razu. Jeszcze no niższy o dobre pół metra od sędziego Garuch dyskutuje tutaj dość zdecydowanie, wymachując rękami. Szybko próbował wznowić grę Pirulo, ale arbiter pokazuje, że najpierw będzie musiał tutaj narysować linię na boisku i że zanim nie zabrzmi gwizdek, no to po prostu rzutu wolnego ŁKS-iacy nie wykonają. No ale już jednoosobowy mur ustawiony. Pirulo będzie dośrodkowywał z prawej strony boiska. Wyciągnął prawą rękę. Pirulo. Dośrodkowanie lewą nogą pod bramkę drużyny z Legnicy. No i tam piąstkuje bramkarz Miedzi. Wybija piłkę poza boisko. Będziemy mieli rzut rożny. No dobre to było dośrodkowanie. Piłka leciała wprost na głowę Samuela Corrala, ale szybszy był bramkarz Miedzi, który wybił tę piłkę poza boisko i rozpoczynać będą ŁKS-iacy od rzutu rożnego, ale daleko ta grana piłka. Trzydziesta druga minuta na stadionie łódzkiego klubu sportowego. ŁKS-iacy od 14 minuty z Miedzią Legnica przegrywają 0-1. No, taka wydawałoby się groźna sytuacja spowodowała, że ŁKS musi tę stratę jednobramkową odrabiać. Starają się ŁKS-iacy, ale póki co jakieś tam okazje sobie stworzyli, ale nic z tego póki co nie wyszło. Tak więc można powiedzieć, że ŁKS zaskoczony na swoim boisku, bo traci bramkę właśnie na początku spotkania i na razie no, nic nie jest w stanie zrobić, aby tę stratę odrobić. 33. minuta meczu ŁKS-u z Miedzią Legnica. Gospodarze przegrywają póki co 0-1. I kolejna akcja w wykonaniu Miedzi. Faulowany gracz ŁKS-u. Można by powiedzieć, że faul ofensywny w tej chwili miał miejsce, bo przed polem karnym łódzkiej drużyny przywrócony ŁKS-iak, ale ŁKS-iacy szybko już wznowili grę. Znowu niewiele brakowało, żeby Maksymilian Rozwandowicz stracił piłkę. Mam takie wrażenie, że trochę wolniejsi od rywali są gracze z Łodzi. Pirulo walczy tutaj Hiszpano piłkę. No i zdaniem arbitra fauluje swojego przeciwnika. Tym razem Pirulo. A więc będzie rzut wolny dla łódzkiej drużyny. No dobiega końca, może nie tak szybko, ale już mamy 34. minutę, więc coraz mniej czasu będą mieli ŁKS-iacy, żeby doprowadzić może przed przerwą do wyrównania. Mieli, przypominam, sytuację. Nie udało się pokonać bramkarza Miedzi Legnica, a teraz może być znowu niebezpiecznie. Dużo miejsca zostawiają gracze ŁKS-u swoim przeciwnikom na środku boiska. Próbują tutaj atakować prawą stroną, ale teraz dobrze Dankowski powstrzymuje swojego przeciwnika. I z autu wznawiać będzie zespół Miedzi. No, fatalnie wyrzucona ta piłka z autu przez gracza z Legnicy. Arbiter każe powtarzać wyrzut z autu. No, tak naprawdę to ŁKS-iacy powinni to zrobić, bo po prostu piłka była źle wyrzucona. No ale widocznie arbiter jest wyjątkowo łaskawy tutaj dla rywali łódzkiej drużyny. Nie wiem dlaczego gracz Miedzi powtarzał ten wyrzut z autu, skoro zrobił to źle. Aut dla Miedzi, tylko bliżej końcowej linii boiska.
Dobiega końca 35. minuta spotkania. Teraz przepchnął się zawodnik z Legnicy, ale tak naprawdę to duża w tym zasługa obrońców ŁKS-u. Znowu prostopadłe zagranie w pole karne, wybita piłka przez łódzką drużynę. Nie potrafią teraz ŁKS-iacy wybić daleko tej piłki z własnego pola karnego. Teraz zagranie na prawą stronę, dobiega dopiero Sajdak, minięty, wrzutka w pole karne. No i będzie rzut rożny. Zdaniem arbitra trącił któryś z ŁKS-iaków piłkę w polu karnym. Będzie potrzebna zmiana. Pokazuje Sobociński, że jednak kontynuować gry nie będzie mógł i w jego miejsce pojawia się Maciej Dąbrowski. A więc 35 minut wytrzymał Jan Sobociński, pojawia się w jego miejsce Maciej Dąbrowski, a więc zmiana w drużynie łódzkiego klubu sportowego. No ta akcja sprzed kilkunastu minut, kiedy arbiter nie dostrzegł, no, że Sobociński był faulowany przez swojego rywala i to bez piłki. To była akcja na żółtą kartkę, ale żółtej kartki nie było. Sobociński opuszcza boisko, a przed momentem ŁKS-iacy mogli stracić drugiego gola, ale zawodnik z Legnicy nie wykorzystał właściwie stuprocentowej sytuacji, główkując obok prawego słupka. Więc niezwykle niebezpieczni są zawodnicy Miedzi Legnica. Tych akcji ofensywnych to nie przeprowadzili zbyt wiele, ale naprawdę są bardzo, ale to bardzo groźni w ofensywie. No może także przy dość biernej postawie łódzkich obrońców. To jest kolejny mecz, kiedy defensywa ŁKS-u nie prezentuje się w jakiś oszałamiający sposób. 37 minuta spotkania. ŁKS-iacy rozpoczynają akcję Dąbrowski. On musi jeszcze wejść w mecz, mówiąc tak kolokwialnie. Zagrywa do Pirulo, faulowany tutaj Maciej Wolski. Arbiter pokazuje, że jednak piłka z autu będzie wyrzucana przez ŁKS-iaków. Trąbka. Faulowany jeszcze piłkarz z Legnicy przez Michała Trąbkę. Mówiąc szczerze, ja tam się nie dopatrzyłem żadnego przewinienia, ale być może rzeczywiście gdzieś tam wybiegającego z pola karnego zawodnika Miedzi któryś z łódzkich zawodników powstrzymał w sposób niezdolny, niezgodny z przepisami. 38 minut gry za nami, ŁKS-iacy przegrywają z Miedzią 0-1. No i był taki moment, kiedy można było mieć nadzieję, że tego wyrównującego gola strzelą, ale na razie gra się znowu wyrównała. ŁKS sobie okazji pod bramką Miedzi nie stwarza, a goście także wydaje się, że pasuje im taki sposób gry. Raz na kilkanaście minut pojawiają się pod bramką ŁKS-u i wtedy naprawdę bardzo groźnie jest w polu karnym łódzkiej drużyny. Teraz próbują ŁKS-iacy wyprowadzić kontrę. Dobrze do Domingueza. Dominguez do Pirulo. Pirulo, a obok niego biegnie po prawej stronie boiska Wolski. Do Wolskiego zagrana piłka. Wolski próbował dośrodkowywać w pole karne, ale brakuje dokładności. No, zapowiadało się nieźle do 16 metra. Potem już nic dobrego z tego dla ŁKS-u nie wyszło. A teraz jest w dobrej sytuacji Wolski. Wolski odda piłkę do Pirulo. Pokazuje arbiter, że jeszcze aut dla Legnicy. No, tacy sprytniejsi są gracze Miedzi. Tutaj potrafią w bocznej linii boiska gdzieś tam obić tę piłkę. Ta trafia w nogi ŁKS-iaka. Z autu wstawiać będą goście z Dolnego Śląska. 39 minuta spotkania. ŁKS będzie próbował odzyskać piłkę. No i uda się z autu wyrzucać będzie zespół łódzkiego klubu sportowego. Daleko ta piłka przerzucona na połowę Miedzi. No ale teraz wraca piłka na połowę ŁKS-u, to jest Rozwandowicz. No mają trochę miejsca ŁKS-iacy, ale im bliżej pole karne, tym bardziej gęsto. I nie wiedzą gracze z Łodzi, jak sobie z tym poradzić. Może teraz
Dąbrowski. Dobrze do Wolskiego. Wolski już jest na wysokości pola karnego. Teraz jest faulowany zawodnik łódzkiego klubu sportowego. No nie wiem, do kogo ma pretensje teraz zawodnik Miedzi, który no, zahaczył Wolskiego. Wolski się przewrócił, a Pirulo będzie mógł dośrodkować w pole karne Miedzi Legnica w 41 minucie spotkania. Zostanie wznowiona gra przez Hiszpana. Dośrodkowanie przed bramkę. Wybita piłka przez obrońców Miedzi jednak na środek boiska. No na razie to jest stałe fragmenty gry. Zbyt wiele UKS-owi nie przynoszą efektów. Dominguez. Zagranie na prawą stronę do Pirulo, ale no Pirulo się chyba nie zorientował, gdzie ta piłka spadnie. Spokojnie mógł sobie poradzić. Zawodnik łódzkiego klubu sportowego. A teraz piłka dla ŁKS-u. Wolski z autu. Do tyłu, do Macieja Dąbrowskiego. Dąbrowski do Celei. Źle Cela. Wszystko zbyt czytelne. Teraz myślę, że bardziej agresywnie powinni grać ŁKS-iacy. Myślę, że szybciej powinni startować do rywala, który ma piłkę, bo tylko wtedy można zmusić przeciwników do błędu. ŁKS-iacy znowu dość wolno tę piłkę rozgrywają. To wszystko już zaczyna być bardzo czytelne. Teraz sprytnie trąbka minął dwóch rywali. Oddał do Domingueza, ale Dominguez się zatrzymał. Teraz przerzut piłki na lewą stronę boiska. Tam niepilnowany Dankowski. Obok jest Sajdak, ale Dankowski daje do Wolskiego. Wolski do Pirulo. Pirulo już jest w polu karnym. Minął rywala, jest faulowany przez Garucha Pirulo po raz kolejny. I po raz kolejny nie ma żadnej reakcji arbitra. Rzut wolny dla łódzkiego klubu sportowego. Piłka ustawiona bliżej prawego narożnika. Pokazuje arbiter, gdzie najbliżej mogą stanąć zawodnicy z Legnicy, ale moim zdaniem to jest i tak chyba za blisko. No ale skoro arbiter pozwolił, to tak będzie. Pirulo. A nie wiem, czy nie zdecyduje się na strzał, chociaż to jest dość ostry kąt. 6 zawodników ŁKS-u. Pirulo pod bramkę, wybita piłka przez obrońców, jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj szuka sobie miejsca do oddania strzału jeden z graczy łódzkiego klubu sportowego, ale zablokowany. Zablokowane to uderzenie, ale będzie okazja do kontry. ŁKS-iacy teraz fatalnie, no i fauluje na środku Maksymilian Rozwandowicz. Mieli okazję gracze łódzkiego klubu sportowego, żeby tutaj przeprowadzić akcję ofensywną, ale no, zrobili to zbyt wolno i niedokładnie. Tak więc mamy rzut wolny dla drużyny z Legnicy i na razie ta pierwsza połowa no, nie daje dużych nadziei na to, że ŁKS-iacy będą w stanie odwrócić losy tego spotkania, chociaż przed nami jeszcze całe 45 minut drugiej części, prawie 2 minuty tej pierwszej połowy, więc wszystko oczywiście jeszcze jest możliwe. Ale to musiałaby się zdecydowanie diametralnie zmienić gra łódzkiej drużyny, ale czy stać na te ŁKS-iaków, no to przekonamy się w drugiej części spotkania. Próbują wybić ŁKS-iacy piłkę z własnego pola karnego, ale tutaj bardzo blisko w tej chwili pilnowani gracze z Łodzi przez rywali. Nie ma specjalnie szans, może teraz. Znowu faulowany jest Pirulo i znowu nie ma żółtej kartki. I znowu zatrzymany Hiszpan właściwie, kiedy próbował minąć Garucha. No za moment opuści boisko po faulu Pirulo. Jeszcze wyskoczył trener Skrobacz, bo to się działo blisko ławki rezerwowych drużyny z Legnicy. No ale Pirulo tutaj dość mocno poobijany. Miejmy nadzieję, że Hiszpan doczeka
do meczu. A teraz jest Sajdak w polu karnym. Sajdak próbował z ostrego kąta strzelać, ale nie trafił w bramkę. No ale to była akcja, jedno podanie kilkudziesięciometrowe i zrobiło się bardzo niebezpiecznie w polu karnym drużyny z Legnicy. Być może Sajdak próbował, mógł próbować jeszcze podbiec bliżej bramki, no ale nie udała się ta sztuka pomocnikowi ŁKS-u. Piłka przeciąła obok boiska, a arbiter pokazuje, że jeszcze doliczone 2 minuty do tych regulaminowych 45. No, mieliśmy tutaj przerwę w grze, kiedy opatrywany był Jan Sobociński, który musiał opuścić boisko. No i teraz znowu faulowany piłkarz ŁKS-u. No, zaostrzyło się trochę to spotkanie. Pirulo, prawa strona boiska. Ucieka Wolski. Co zrobi Pirulo? Pirulo rozgląda się już w tej chwili. Musi szukać innego rozwiązania, ale schował się za arbitrem Trąbka. Jest kontra drużyny z Legnicy. Zagrana piłka przed pole karne ŁKS-u, ale niedokładnie będzie okazja do kontrataku. Faulowany był Dominguez, ale nadział się na kontrę, można powiedzieć, zawodnik z Legnicy, który teraz leży na boisku. Wybita piłka przez graczy z Łodzi. No, chciał faulować Domingueza i zdaje się, że twarzą uderzył, nie wiem, czy w ramię Hiszpana, czy może w jego łokieć. No, w każdym razie leży na boisku zapolnik, gestykuluje, ma pretensje do całego świata. No, nie było teraz przewinienia zdaniem sędziego. Piłka wybita poza boisko. Z autu wznawiać grę będzie zespół łódzkiego klubu sportowego, ale pewnie odda piłkę Kamil Dankowski. Musi opuścić plac gry zapolnik, ale za chwilę wszyscy zawodnicy opuszczą. No i nie ma gry w tym doliczonym czasie, bo właściwie tutaj strzelec gola dla Miedzi Legnica gestykulował i rozmawiał z arbitrem. A teraz jeszcze będzie tutaj opatrywany piłkarz z Legnicy. Rozpoczynają ŁKS-iacy akcję, no ale już nie zdążą. Nie, zdążą jeszcze rzut wolny dla ŁKS-u, którego nie pozwolili wznowić zawodnicy z Legnicy. Nie wiem, o co w tej chwili chodzi arbitrowi tego spotkania. Przerwana gra, to nie jest koniec pierwszej połowy. Ma jeszcze pretensje zawodnik, który pojawił się na boisku, do arbitra. A teraz wytłumaczyli sobie coś Dominguez z zapolnikiem, ale gra już została. No a teraz zapolnik fauluje Dąbrowskiego. Widać, że no musi chyba odreagować gracz Miedzi Legnica. No i w tym momencie arbiter kończy pierwszą połowę. Kolejny nieudany na razie mecz w wykonaniu piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Przegrywają po 45 minutach z Miedzią Legnica 0-1. No i tak patrząc na grę ŁKS-u, to nadzieje na to, że w drugiej połowie może być inaczej. Przynajmniej ja mam naprawdę niewielkie. No muszą porozmawiać ze sobą i to bardzo poważnie gracze łódzkiej drużyny, bo na razie ta końcówka sezonu naprawdę, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo nieudana. To jest czwarty mecz, w którym ŁKS-iacy tracą gola. W ciągu, powiedzmy, 3,5 meczu stracili już 8 bramek, a w pozostałych 11 spotkaniach stracili tych bramek zaledwie 4, więc widać, że jakiś kryzys ŁKS dopadł i to jest pewne. Ale zobaczymy, jak to się będzie toczyć dalej, bo przecież zespół łódzkiego klubu sportowego chyba w piłkę grać potrafi, no to udowodnił w poprzednich spotkaniach. A ta pierwsza liga jednak no jest nieprzewidywalna. No cóż, czekamy zatem na to, co wydarzy się w drugiej części spotkania. Jeszcze jestem, muszę powiedzieć, na ławce rezerwowych, bo Maciej Dąbrowski pojawił się na placu gry zakontuzjowanego Jana Sobocińskiego, a tam jest jeszcze bramkarz Dawid Arndt, jest Adrian Klimczak, Tomasz Nawodka, Piotr Grzyszkiewicz, Keleczukwu, Ebenezer, Jakub Tosik, Dragoliu Brsnicz, Jowin Radziński. Czy jacyś ci piłkarze
pojawią się w drugiej części, no trudno powiedzieć. Na razie musi ta jedenastka, która była w tym spotkaniu, sobie w jakiś sposób poradzić. Tak patrzę tutaj na budowę tego stadionu. Patrzę tutaj, jak rzeczywiście, i to jest chyba na razie optymistyczne w tych ostatnich dniach, patrząc na grę piłkarzy łódzkiego klubu sportowego, no to z tym optymizmem jest, myślę, trudniej. No jeżeli chodzi o budowę obiektu, to no wszystko tu wygląda, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tak więc być może rzeczywiście za rok mniej więcej już UKS-iacy będą mogli występować tutaj i grać na nowoczesnym obiekcie, już zupełnie zakończonym. No ale na to musimy poczekać. Mam nadzieję, że być może uda nam się tutaj doczekać tego i rzeczywiście UKS-iacy może nawet w Ekstraklasie, chociaż no, wydawało się, że ta droga do tej Ekstraklasy jest znacznie, znacznie łatwiejsza, no ale te ostatnie mecze pokazują, że no, niekoniecznie to wszystko będzie tak, jak sobie gdzieś tam kibice myśleli. No ale na moment przerwę tematykę piłkarską, bo tutaj nieopodal w hali w Sport Arenie, gdzie na co dzień trenują i grają siatkarki UKS-u. No dzisiaj zdarzyły się rzeczy no niezwykle ciekawe. Trener Giuseppe Cucarini przestał być szkoleniowcem drużyny siatkarek UKS-u Comerscon. Myślę, że piłkarscy kibice, jeżeli nas słuchają, także są kibicami siatkarek łódzkiego klubu sportowego. I Giuseppe Cucarini przestał być trenerem po tym wczorajszym zwycięskim spotkaniu, po w sumie niezłym występie w turnieju Ligi Mistrzyń. No i informacja była taka, że jeszcze dzisiaj pojawi się nazwisko nowego szkoleniowca. No i okazuje się, że wraca do trenowania łódzkiej drużyny Michał Maszek. Trener, który z siatkarkami UKS-u osiągnął no, chyba największe sukcesy w ostatnich latach. To jest oczywiście pewne. Natomiast czy no jest oczywiście powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale może trenerowi Michałowi Maszkowi ta sztuka się uda. Przypomnę, że Słowak, który już w Polsce występował przed jako trener w UKS-ie, przed UKS-em grał przecież, trenował Chemika Police jako drugi trener. No z UKS-em w momencie, kiedy pojawił się na placu gry jako szkoleniowiec, to w pierwszym sezonie UKS zajął 6. miejsce, w kolejnym został wicemistrzem Polski, a w trzecim sezonie pracy trenera Michała Maszka siatkarki UKS-u były mistrzyniami Polski. Potem było trochę inaczej, chociaż Giuseppe Cucarini w kolejnym sezonie także medal dla UKS-u zdobył, brązowy. A co prawda rozgrywki ligowe no, zakończyły się w taki dość no, szybszy sposób, ale mamy nadzieję, że to drugie podejście Michała Maszka będzie równie udane jak ten poprzedni trening. To tak, żeby od piłkarskiej tematyki odstąpić. Ja wspominałem, że tutaj możemy oglądać, jak ten stadion powstaje. No to może uda nam się, aby już powiedział nam człowiek kompetentny, który codziennie bywa na budowie tego obiektu, jak w tej chwili wygląda sytuacja na budowie, co już jest zrobione, co w najbliższym czasie zostanie tutaj zrealizowane. No to te wszystkie wątpliwości próbuje rozwiać pan Marek Rosa, który jest kierownikiem kontraktu, pracownikiem firmy Mirbud, która ten stadion tutaj przy Alei Unii buduje. Zakończyliśmy montaż wszystkich elementów prefabrykowanych na trybunie południowej i trybunie wschodniej. Rozpoczęliśmy montaż konstrukcji stalowej dachu. Na dzień dzisiejszy udało nam się zamontować 9 elementów.
9 elementów już jest. Ile jeszcze zostało i kiedy przyjadą kolejne, jak to będzie wyglądało? Transporty przyjeżdżają praktycznie codziennie. Przyjedzie jeszcze 20 takich elementów. Wbrew wcześniejszym naszym obawom, transporty są realizowane zgodnie z harmonogramem. Nie mamy tutaj żadnych opóźnień, także wszystko jest w porządku, aby tylko dalej tak było to wszystko realizowane. Kiedy rozpocznie się montaż membrany pokrycia dachu? Już rozpoczęliśmy prace przygotowawcze. Tutaj za naszymi plecami widać już rozciągnięte siatki zabezpieczające. Membrana będzie tutaj układana w poszczególnych polach. Te prace będą wykonywane przez wykwalifikowanych alpinistów. Z tego co widzimy, te konstrukcje stalowe są troszeczkę krótsze niż na trybunie zachodniej. Jakie to będzie miało przełożenie na długość dachu i czy osoby zasiadające w pierwszych rzędach najbliżej boiska będą miały inne warunki niż te osoby siedzące w pierwszych rzędach na trybunie zachodniej? Zmiana konstrukcji w stosunku do pierwszego etapu wynika z możliwości, jaką dopuścił zamawiający na etapie przetargu. Ta zmiana nie będzie aż taka istotna. Zadaszenie będzie obejmowało całość trybun łącznie z pierwszym rzędem. Cały czas prace trwają też intensywne na trybunie północnej. Co tam się dokładnie w tej chwili dzieje? Jesteśmy na etapie wylewania stropu żelbetowego na poziomie parteru. Już jeden fragment udało nam się w tym tygodniu wylać. W tym tygodniu również będziemy wykonywać pierwsze słupy na stropie. Ostatnio pytałem pana o to, kiedy drzewa znajdujące się za trybuną znikną z pola widzenia. Coś się zmieniło względem tamtej rozmowy? Ten termin w jakiś sposób się zmodyfikował? Wydaje mi się, że do końca lutego uda nam się, na przełomie lutego-marca uda nam się tutaj wykonać już te prace w taki sposób, żeby nie było widać tych drzew. Ile osób w tej chwili pracuje na budowie? W tej chwili pracuje około 110 osób. Ta liczba nie zmieni się w najbliższym czasie? W najbliższym czasie planujemy rozpocząć też w najbliższym tygodniu prace związane z wykonywaniem sieci zewnętrznych, sanitarnych, więc pewnie ta liczba osób się zwiększy. Następne pytanie, które pada przy okazji praktycznie każdej naszej rozmowy ostatnio. Czy są jakieś nowości w kwestii obrędowania stadionu i tego, jak ten stadion będzie wyglądał wewnątrz, czyli jak będą rozmieszczone krzesełka? W tej chwili trwają uzgodnienia z komitetem sterującym właśnie tutaj brandingu i ostatecznego układu krzesełek na stadionie. Tego może tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale właśnie też musimy podkreślić tempo prac wewnątrz trybuny południowej i trybuny wschodniej. Te ściany od czasu ostatniego naszego spotkania bardzo, mówiąc kolokwialnie, się rozrosły. Tak, już wykonaliśmy zewnętrzne te ściany murowane kiosków gastronomicznych, w tej chwili wykonujemy ścianki wewnętrzne. Do końca roku zostało 4 tygodnie. Co jeszcze planujecie zrobić, zanim pojawi się ta pierwsza wigilijna gwiazdka? No, będziemy tutaj kontynuować prace związane z wykonywaniem konstrukcji stalowej już na trybunie wschodniej. Będziemy również kontynuować prace żelbetowe na trybunie północnej. Kontynuujemy cały czas prace murarskie. Rozpoczniemy wykonywanie sieci zewnętrznych, sanitarnych oraz tutaj jeszcze będziemy kontynuowali prace związane z wykonywaniem membrany dachowej. Zaczęły się pierwsze tej zimy przymrozki. Do którego momentu prace na stadionie są niezagrożone, przypomnijmy, jeżeli chodzi o pogodę? Prace te żelbetowe będziemy wykonywać do temperatury minus 5 stopni. No mam nadzieję, że te temperatury na razie takich nie będzie, także tych prac nie będziemy przerywać. Na 3 dni temu i od tego momentu już nie 9 elementów, na których będzie umocowany dach, ale już 10 także jest na trybunie wschodniej, więc naprawdę budowa stadionu wygląda imponująco, o to można powiedzieć, bez przesady i zapowiada się jeden z naprawdę ładniejszych takich 20-tysięczników w Polsce. No, ta budowa drużyny ŁKS-u, która wydawała się, że jest tak samo efektowna jak budowa obiektu, na której piłkarze grają w tych ostatnich spotkaniach, no, trochę została zachwiana. No, przekonamy się, że może narzekam bez powodu, że może jestem zbyt małej wiary w zespół łódzkiego klubu sportowego, ale te ostatnie spotkania naprawdę nadzieją mnie napawają.
ja oczywiście to doskonale rozumiem, że to są rozgrywki ligowe i każdy z zespołów musi mieć jakiś moment słabości. Nie przypominam sobie takiej ligi, żeby któraś z drużyn po prostu od początku, od pierwszego gwizdka arbitra do ostatniego gwizdka w ostatnim spotkaniu grała wyśmienicie, fantastycznie. Ja mówię o polskiej lidze, bo może Liverpool ostatnio tak grywa w lidze angielskiej, no ale zobaczymy. Przed nami za moment całe 45 minut, w której UKS-iacy będą musieli, powinni tutaj próbować zmienić losy tego spotkania. Może powinni być bardziej zdeterminowani, może powinni być podobnie tak jak grają zespoły piłkarze z Legnicy, że tak powiem, nogi nie odstawiać. Rozgrzewa się Ebenezer Kaleczukwu. Być może on pojawi się w drugiej połowie spotkania. Być może zastąpi któregoś z graczy ofensywnych oczywiście. Nie wiem, może Przemysława Sajdaka, może Samuela Korala. No trudno powiedzieć. Samuel Korala rzeczywiście po kontuzji. On tutaj jakoś nie błyszczał w tej pierwszej połowie, ale też z drugiej strony nie miał zbyt wielu piłek, aby powalczyć w tym polu karnym drużyny z Legnicy. Czekamy zatem na to, aż pojawi się Patryk Gryckiewicz, który moim zdaniem jakoś nie błyszczy w tym spotkaniu jako arbiter, aż pojawią się zawodnicy obu drużyn. Czy będziemy mieli tutaj jakieś zmiany w UKS-ie? Za chwilę się przekonamy. Przypomnę, że mieliśmy wymuszoną zmianę. Kontuzjowanego Jana Sobocińskiego zastąpił Maciej Dąbrowski, który nie pojawił się w tej wyjściowej jedenastce i to być może mogło być niespodzianką, no ale oczywiście nie błyszczał też. Zresztą tak jak cały zespół Maciej Dąbrowski w tych ostatnich spotkaniach, więc jakichś zmian próbował szukać trener Wojciech Stawowy. Czekamy zatem na to, aż pojawią się zawodnicy obu drużyn. Schodzą z boiska rezerwowi piłkarze łódzkiego klubu sportowego, którzy tutaj rozgrzewali się przez ten kwadrans przerwy. Wygląda na to, że Kaleczukwu Ebenezer pojawi się jednak na boisku, bo on cały czas biega. On jako właściwie jeden z dwóch, którzy pozostali na boisku, jeszcze tutaj się rozgrzewa, ale może po prostu taki jest głodny gry na boisku. Czekamy na piłkarzy. Na razie rezerwowi zawodnicy Miedź Legnica także opuszczają boisko, ale pojawiają się już zawodnicy drużyny przyjezdnej, która prowadzi z UKS-em przy Alei Unii 1-0. W 14 minucie gola zdobył Kamil Zapolnik. Pojawiają się także UKS-iacy. Maciej Dąbrowski, Maciej Wolski, Daniel Celea, Michał Trąbka, Pirulo, Przemysław Sajdak, Dominguez, jest Samu Koral, jest także Kamil Dankowski jako ostatni, Maksymilian Rozwandowicz z graczy z pola, bo ostatni pojawił się na placu gry kapitan UKS-u, bramkarz Arkadiusz Malarz. Więc na razie chyba jednak zmian w tej 46 minucie nie będzie. Idzie już do ławki rezerwowych trener Wojciech Stawowy, ale na razie zmian nie ma. UKS-iacy jeszcze zebrali się w tym kole, coś tam krzyknęli do siebie. Mam nadzieję, że w drugiej połowie łódzka drużyna zaprezentuje się o niebo lepiej niż w tych pierwszych 45 minutach, po których goście z Legnicy prowadzą 1-0. Tak więc za moment powinien Patryk Gryckiewicz, prowadzący to spotkanie arbiter, dać sygnał gry, a już rozpoczął Koral do Trąbki, a Trąbka do Dąbrowskiego. Tak więc czekamy, zobaczymy, jak się będzie układała gra w tej drugiej części spotkania. Zagranie fatalne, cele i wprost w rywali, ale dobrze tutaj teraz odzyskuje piłkę Maksymilian Rozwandowicz, ale traci ją Samuel Korral. Tak jak mówiłem, trochę tacy ospali są gracze UKS-u momentami. Nie orientują się, co się dzieje na boisku. Nikt nie krzyknął, że Koralowi, że jest atakowany. Może teraz Koral jest faulowany, ale pozwala arbiter grać.
Faulowany jest także Pirulo, ale utrzymuje się Hiszpan przy piłce. Pirulo, zagranie do Dankowskiego w prawe pole, na prawą stronę pola karnego. Dankowski przed bramkę, gol! Nie ma bramki. Wydawało się, że Koral nie może nie trafić do pustej bramki z 5 metrów po świetnym zagraniu Kamila Dankowskiego, dośrodkowaniu przed bramkę, ale Hiszpan nie trafia do pustej bramki w 47 minucie spotkania. No, to powinien być remis. Samu Koral nie wiem, czy będzie miał jeszcze taką okazję w tym spotkaniu, ale to byłoby mocne otwarcie w drugiej części meczu, ale byłoby, bo nadal jest 1-0 dla Miedzi Legnica. Dankowski teraz zdaniem arbitra fauluje swojego przeciwnika. Będzie rzut wolny dla drużyny z Legnicy. Ustawiona piłka jednak dość daleko od pola karnego łódzkiego zespołu. Jakub Łukowski przygotowuje się do dośrodkowania w pole karne. Ale na razie wszyscy stoją przed polem karnym. Teraz piłka leci wysoko. Spada wprost na głowę Dąbrowskiego. Dąbrowski główkuje na prawą stronę. Musi pod piłkę podbiec Koral, który także wycofał się przed własną bramką. Zagrywa piłkę do Dąbrowskiego. Dąbrowski do Dankowskiego. Dankowski na lewą stronę do Sajdaka. Sajdak. Rozwandowicz. Prawa strona boiska. Jest tu Pirulo, jest Dominguez. Zagrana piłka do Domingueza. Dominguez ucieka do środka. Co zrobi? Stracił piłkę. No, irytująca jest ta maniera Domingueza, który naprawdę mógł stworzyć zagrożenie pod bramką ŁKS-u. Na szczęście łodzianie tę piłkę odzyskują. Teraz Dankowski faulowany. Arbiter pozwala jednak grać. Trąbka. No, twardo tutaj walczą zawodnicy obu drużyn. Teraz Pirulo odzyskuje piłkę. Hiszpan bez faulu. Hiszpan wbiegnie w pole karne. Co zrobi Pirulo? Oddaje piłkę do Domingueza. Dominguez szuka sobie miejsca do oddania strzału. Oddaje na skrzydło do Wolskiego. Wolski przed bramkę. Jeszcze jest trąbka. Trąbka nie trafia w bramkę z 14 metrów. Jeszcze jakaś przepychanka. Tutaj zamieszany Samu Koral w to wszystko. Odpychany, popychany przez zawodników z Legnicy. Mówiąc szczerze, nie wiem, co się tam wydarzyło. Będzie żółta kartka dla Korala. Hiszpan ukarany żółtym kartonikiem. Teraz coś tłumaczy mu Marcin Garuch, który tutaj sam, mówiąc szczerze, pracował na żółtą kartkę. Na razie jej nie zobaczył. Leży na boisku już drugą minutę piłkarz z Legnicy. Jest arbiter, albo powinien zawołać tutaj masażystów drużyny Miedzi, albo po prostu pozwolić, aby zawodnik z Legnicy opuścił boisko. Ale Marcin Biernat za chwilę się podniesie i okaże się, że nic takiego wielkiego tam się nie stało. Koral ukarany żółtą kartką. Biernat coś tam jeszcze pokazuje w kierunku Hiszpana. No, być może za chwilę okaże się, że będzie jakaś, mówiąc tak niezbyt elegancko, dogrywka tutaj na boisku. Wybija piłkę Jędrzej Grubelny na środek boiska. Tam jeszcze nie koniec. Trąbka. Okazja do kontry dla ŁKS-iaków. Pirulo na skrzydło do Wolskiego. Wolski do Pirulo. Zatrzymany Hiszpan, piłka poza boiskiem, no ale przenieśli ŁKS-iacy grę na pole karne, właściwie przed pole karne Miedzi Legnica. 51. minuta spotkania. Koral zablokowany z autu. Wznawiają grę ŁKS-iacy. Trąbka na skrzydło. Przyda się dośrodkować. Jest Koral. Dominguez
za późno. Wcześniej trzeba było tę piłkę odgrywać, no ale dobrze do Celei. Celea do Dankowskiego. Dankowski do Trąbki. Trąbka do Celei. Przerzut piłki na prawą stronę. Świetnie do Macieja Wolskiego, ale Maciej Wolski źle dośrodkowuje przed bramkę. Za lekko, niepotrzebnie mógł podbiec jeszcze z piłką kilka metrów. Próbować zagrać gdzieś w okolice 11 metra, ale to już za późno. Stało się piłka w rękach Jędrzeja Grobelnego i bramkarz Miedzi. Piłka wybija na aut. Po raz kolejny. No to nie jest chyba najsilniejsza strona. Wznowienie piłki nogą przez zawodnika z Legnicy. Łukasiacy już rozpoczęli tą akcję od wyrzutu z autu. Celea do Trąbki. Aut dla Miedzi. To już jest 52 minuta spotkania. Zespół łódzkiego klubu sportowego próbuje tutaj doprowadzić do wyrównania, no ale jak się marnuje takie okazje, jakie miał Samu Koral, no to trudno też myśleć o tym, żeby tutaj zdobyć punkty. Jeszcze nie koniec akcji. Zapolnik. Ograna łódzka obrona, ale na spalonym piłkarz Miedzi Legnica i od rzutu wolnego rozpoczynać będzie zespół łódzkiego klubu sportowego. Ale mam takie wrażenie, że te akcje UKS-u, przynajmniej też w tej drugiej połowie, wszystko prowadzone w jednym tempie. Dominguez. Celea. Na prawą stronę do Dąbrowskiego. Dąbrowski już kilkanaście metrów z piłką przebiegł. Maciej Dąbrowski, co zrobi? Prostopadłe zagranie do Wolskiego. Wolski przy końcowej linii boiska zablokowany. Będzie musiał oddać piłkę do Domingueza. Oddał, ale Dominguez jakoś niemrawo do tej piłki biegł. No może teraz zatrzymają gracze UKS-u rywala. Będzie aut dla łódzkiej drużyny. Dominguez do Trąbki. Oddaje piłkę do Korala. I faulowany Samu Koral. Ma pretensje teraz do arbitra. Będzie chyba dośrodkowanie w łódzkie łódzkich piłkarzy w pole karne. Za chwilę się przekonamy. Pokazuje arbiter, gdzie najbliżej może stanąć utykający na prawą nogę zawodnik z Legnicy. UKS-iacy czekają tutaj na dośrodkowanie. Tam jest Trąbka, jest Pirulo. Nie wiem, który z nich będzie dośrodkowywać w pole karne. Krótko rozgrana ta piłka, teraz dopiero dośrodkowanie i wybijają piłkę obrońcy Miedzi Legnica poza boisko. No inaczej niż zwykle rozegrana ta piłka, no nawet było to dość sprytne. Leży na boisku piłkarz Miedzi. Myślę, że teraz to już będzie taka gra na czas drużyny z Legnicy, chociaż to jest dopiero 55 minuta spotkania. A dwóch masażystów truchtem podąża w kierunku leżącego na boisku zawodnika z Legnicy i okazuje się, że ten trucht był bezprzedmiotowy, bo piłkarz Miedzi wstał w własnych siłach i teraz w towarzystwie dwóch masażystów pilnowany bardzo dobrze opuści boisko, a UKS-iacy będą rozpoczynać grę od rzutu z rożnego. Czeka arbiter, aż panowie opuszczą plac gry. No ale to potrwa jeszcze kilkanaście sekund. No, to tak naprawdę to jest żółta kartka dla zawodnika z Legnicy. Ale on opuścił już boisko. Pojawi się piłkarz rezerwowy. A UKS-iacy rozpoczynają od rzutu rożnego. No, arbiter pokazuje, że nie było sygnału gwizdka. No może rzeczywiście niektórzy piłkarze nie rozgrywają tutaj dobrego spotkania, ale chyba na razie najgorszym człowiekiem na boisku jest pan sędzia. Dankowski. Krótko rozegrany ten rzut rożny. Znowu piłka przerzucona na lewą stronę do Trąbki.
Trąbka ucieka z piłką w kierunku pola karnego. Trąbka, zagranie w pole karne, no ale tam straszliwy tłok, ta piłka wybita przez graczy z Legnicy, ale nie, Dankowski zagrywa na prawą stronę. Wolski teraz dośrodkowuje w pole karne, znowu wybita piłka przez obrońców Miedzi, ale jest świetnie. Dominguez odzyskuje piłkę, ale niedokładnie podaje do swoich partnerów. Była okazja, aby zagrozić bramce Miedzi, ale to się nie udało. Teraz Sajdak przepchnięty tutaj przy bocznej linii boiska. Pokazuje Sajdak, że był uderzony przez swojego przeciwnika, ale gra nie została przerwana. No i będzie 2-0 dla zespołu z Legnicy, bo czekał tutaj na podanie w pole karne Zapolnik. Patrzył, jak leci piłka Malasz i no właściwie pierwsza akcja Miedzi w drugiej połowie JKS traci. No w sposób wręcz, no nie chcę powiedzieć, żeby to nikogo nie obrazić, ale jak tak tracą bramkę zawodnicy łódzkiego klubu sportowego, to z tego spotkania już nic nie będzie. Pytano trenera stawowego, czy w jakiś indywidualny sposób będzie pilnował Zapolnika, ale tak grający UKS nie upilnuje żadnego ruchliwego zawodnika w polu karnym. Naprawdę przepchnięty, dał się tutaj przepchnąć przy bocznej linii boiska Sajdak, nie zareagował żaden z łódzkich obrońców. No i ta piłka leciała, spadła wprost na głowę Zapolnika, który jeszcze cofnął się, żeby dobrze ta piłka spadła na jego głowę. No i bezradny Arkadiusz Malasz. Tak więc no wszystko wskazuje na to, że to będzie czwarty z rzędu mecz ŁKS-u bez zwycięstwa. Chyba trzeci z tych czterech mecz przegrany i pierwszy na własnym boisku. No ta końcówka w wykonaniu piłkarzy łódzkiego klubu sportowego, już teraz można powiedzieć, rozgrywek ligowych, jest naprawdę bardzo słaba, no i dużo pracy czeka przed graczami łódzkiego klubu sportowego, jeżeli oni marzą o tym, żeby no w ogóle zakończyć rozgrywki jesienne na drugim miejscu w tabeli, bo przed tym meczem mieli 4 punkty przewagi nad trzecim Górnikiem Łęczna. No i wszystko wskazuje na to, że choć Górnik swoje spotkanie przegrał, to te 4 punkty przewagi pozostaną, no a ta grupa pościgowa za tą dwójką, ŁKS i Termalika Nieciecza, wydawało się, że to są te dwa zespoły, które przerwę jesienną spędzą ze sporą przewagą nad grupą pościgową, ale wszystko wskazuje na to, że pewnie Termalika tak, ale ŁKS już nie. No ale poczekajmy do końca meczu, bo do końca tego spotkania pozostało nam jeszcze pół godziny, jest jeszcze o co walczyć, jest jeszcze tyle czasu, że trzeba przynajmniej próbować tutaj jakieś bramki zdobywać. Dankowski teraz dobrze zatrzymał rywala. No ale czy ŁKS jest w stanie jeszcze w ostatnich 30 minutach spotkania cokolwiek zrobić, jeżeli teraz Dąbrowski podaje wprost do rywala? Dominguez pobiegł do piłki, ale nie zdołał się. Teraz Dankowski fauluje przeciwnika. Trzyma się za twarz Dankowski, ale zdaje się, że on tam sobie łokciem pomagał trochę w walce o tą górną piłkę. Rzut wolny dla drużyny z Legnicy. Znowu będzie dośrodkowanie w pole karne. I znowu będzie niebezpiecznie, bo tam Zapolnik czeka na jakąś górną piłkę. No, tutaj dzisiaj jest na razie nie do upilnowania przez łódzkich obrońców. Znowu piłka dośrodkowania, tam Koral. Znowu piłka przed bramkę ŁKS-u, no, ale tym razem łapie ją Arkadiusz Malasz. Ręką do Macieja Dąbrowskiego. Dąbrowski. Do Rozwandowicza. Rozwandowicz. Do Sajdaka. Sajdak na lewej stronie, ale nie bardzo ma z kim rozegrać tej piłki. Odda do Domingueza. Dominguez do Dankowskiego, ale to z tego nic nie wychodzi, bo piłka znowu wraca na połowę ŁKS-u. No tutaj niepilnowani ŁKS-iacy bez problemu mogą tę piłkę rozgrywać. Koral. Dobre odegranie Korala. Jeszcze nie koniec. Trąbka. Trąbka faulowany przez rywala. Będziemy mieli rzut wolny dla łódzkiego klubu sportowego.
mniej więcej z 17, może 18 metrów od bramki. Będzie żółta kartka dla Garucha. Sam Garuch pracował na tą żółtą kartkę od początku tego spotkania i tak się uchował dopiero po godzinie ukarany przez arbitra. No, trochę chyba za daleko tutaj ustawił piłkę. Pokazuje pan sędzia, skąd powinien być ten rzut wolny wykonywany. Moim zdaniem dobre 2 metry bliżej bramki powinno być to wszystko ustawione, no ale arbiter uznał, że tak będzie najlepiej. Tak więc rzut wolny dla zespołu Łódzkiego Klubu Sportowego. Garuch ukarany żółtą kartką za faul na Koralu. Trąbka, a może Pirulo, a może Rozwandowicz. Zobaczymy, jak to wszystko będzie widziało. Pirulo strzela gol! Fantastyczne uderzenie Hiszpana. Piłka nad blokiem uderzona. Wpada w prawy górny narożnik bramki Łódzkiego Klubu, bramki Miedzi Legnica. Pirulo w 62 minucie strzela bramkę na 2-1. UKS ma jeszcze prawie pół godziny gry na to, żeby powalczyć tutaj nawet o remis. No teraz Koral dostanie drugą żółtą kartkę i za chwilę dostanie czerwoną. Tak naprawdę to nie wiem, co się stało. Faul zdecydowanie. Znaczy nie wiem, czy tam w ogóle był faul. Przewrócił się na boisku piłkarz z Miedzi, teraz trzyma się za twarz. Może dlatego, że chyba głową uderzyło boisko, bo przecież nic takiego się nie wydarzyło, żeby miało to miejsce. No rzeczywiście, no, zapowiadało się to od początku. Tutaj no, zrobiło się dość nerwowo i myślę, że będzie nerwowo już do końca. Druga żółta kartka dla Korala, czerwona przy okazji, a więc samu Koral już tego meczu nie zagra. Opuszcza boisko zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, jeszcze Maciej Dąbrowski, jeszcze Arkadiusz Malarz. No moim zdaniem arbiter nie panował. Nie wiem, czy to był faul na żółtą kartkę. Nie mamy tutaj telewizyjnych powtórek, być może ja niesprawiedliwie oceniam sędziego. No ale fakt pozostaje faktem, że pół godziny ŁKS-iacy grać będą w dziesiątkę. W poprzednim spotkaniu na tym boisku grali godzinę w dziesiątkę, zremisowali 4-4, chociaż w dziesiątkę potrafili objąć prowadzenie dwukrotnie. Jak będzie tym razem? No myślę, że Miedź Legnica jest w uprzywilejowanej pozycji. Zobaczymy. Teraz myślę, że agresywniej zaczną grać ŁKS-iacy, nie mają już nic do stracenia. Zwalniać będą grę piłkarze Miedzi Legnica. Wrzucona piłka z autu. A teraz już poza boiskiem piłkarz z Legnicy był. Aut będą, z autu grę będą wznawiać zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Dominguez. Popchnięty jest przez rywala, ale jest Pirulo na skrzydle, biegnie także Wolski. Co zrobi Pirulo? Ucieka do środka, jest Dominguez. Dominguez, ale nie miał komu zagrać. Teraz na prawą stronę do Dankowskiego. Dankowski do Trąbki, Trąbka na skrzydło, dobrze do Wolskiego. Wolski już jest w polu karnym, Wolski przed bramkę. Jest Dominguez, Dominguez szuka miejsca, Dominguez, jeszcze nie koniec, gol! Gol! Powinien być rzut karny, bo piłka trafiła w rękę, ale jednak uderzenie zza pola karnego Domingueza. Ta piłka zatrzymała się gdzieś tam między nogami obrońców Miedzi Legnica i Michał Trąbka z bliska doprowadza do remisu w 65 minucie spotkania. Tak więc Ełka. Tak więc no, dość szybko ŁKS-iacy doprowadzili do remisu. Szkoda, że grają w dziesiątkę. No, myślę, że 25 minut do końca spotkania i tych emocji tu jeszcze możemy mieć naprawdę co niemiara. Teraz no, rzucą się na pewno gracze z Legnicy. Dośrodkowanie w pole karne.
wbita piłka przez łódzkich zawodników. Świetnie teraz do zagrana piłka do Domingueza, ale Dominguez źle, Garuch ucieka, Garuch będzie strzelał. Potknął się jeszcze, UKS-iacy próbują tę piłkę wybić. To jest kolejne za krótkie podanie Domingueza. Tym razem to się stało 20 metrów przed własną bramką i to może być niebezpieczne. Teraz dośrodkowanie wódzkie pole karne, ale wybita piłka przez obrońców z Łodzi daleko od własnego pola karnego. No Miedź na pewno teraz zaatakuje. To jest okazja na kontrę dla łódzkich piłkarzy. Jeszcze tutaj czekamy na kolejną akcję, ale nie ma przechwytu graczy z Łodzi. Jeszcze nie koniec. A muszą UKS-iacy tę piłkę teraz odzyskać, ale jakoś nie bardzo mogą przerwać tę akcję drużyny z Legnicy. Czeka na wejście na boisko Nawodka. On już przygotowany do wejścia na boisko. Ale najpierw UKS musi odzyskać piłkę, a teraz niebezpiecznie zagrana piłka w pole karne, ale jest Pirulo. Świetnie Pirulo tutaj odzyskuje piłkę, zagrana do Trąbki piłka. Trąbka jest faulowany na środku boiska i za to powinna być no przynajmniej żółta kartka. No i tak też się stało. Ukarany żółtą kartką piłkarz z Miegnicy to Damian Trąd. Maksymilian Rozwandowicz rozpoczyna akcję od rzutu wolnego. Arkadiusz Malarz. Znowu tam faulowany Rozwandowicz, ale tym razem wyrwał się rywalowi. UKS-iacy atakowani na własnej połowie. Maksymilian Rozwandowicz. Zagrana piłka na środek do Trąbki. Trąbka. Rozpędza się Michał Trąbka. Trąbka minął jednego zawodnika. Nie ma spalonego. Teraz uniesiona w górze chorągiewka sędziego asystenta. I będziemy mieli zmianę w łódzkiej drużynie. Opuści plac gry Przemysław Sajdak. Ale chyba nie ma młodzieżowca w tej chwili w drużynie UKS-u, ale może się mylę. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem. Tak patrzę, ale to dziwna sytuacja. Nawodka faulowany przez rywala, ale arbiter uznaje, że nie było. Zawodnika faulującego w drużynie z Legnicy. To jest 69. minuta spotkania. Miedź rozpoczyna akcję prawą stroną boiska. Szybko tutaj rozegrana ta piłka przy bocznej linii boiska. UKS-iacy nie pozwalają. Nawodka teraz piłkę odzyskuje, ale tylko na moment. Jeszcze Rozwandowicz. Świetnie do Domingueza. Dominguez na skrzydło, ale nie zdoła do piłki dobiec. Tutaj gracz z Legnicy. Jeszcze tutaj przewrócił się. Pokazuje, że był wypchnięty poza plac gry przez piłkarza z Łodzi, przez Macieja Dąbrowskiego. I UKS-iacy będą rozpoczynają UKS-iacy na środku. Pirulo do Domingueza. Dominguez się odwrócił. Odgrywa do Trąbki. Trąbka już jest blisko pola karnego. 20 metrów od pola karnego rywali. Zatrzymał się pomocnik UKS-u. Przerzucił piłkę na prawą stronę do Wolskiego. Wolski. Faulowany przez Garucha, który ma już żółtą kartkę. I teraz jeszcze rozkłada ręce i gestykuluje i będą dwie zmiany. Będzie też chyba żółta kartka dla trenera stawowego. Podwójna zmiana w drużynie z Legnicy.
Ale wcześniej ŁKS-iacy będą wykonywać rzut wolny. Jednak nie, poczeka arbiter, aż dokonane zostaną te zmiany w drużynie trenera Skrobacza. 71. minuta meczu. 2-2 w meczu z Miedzią Legnica remisują zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy teraz będą wykonywać rzut wolny. A to druga czerwona kartka teraz się okazuje dla zespołu Łódzkiego Klubu Sportowego, bo drugą żółtą kartką ukarany został Wojciech Stawowy. No to rzeczywiście nerwowo jest bardzo. Pirulo, dośrodkowanie z rzutu wolnego. Za to będzie ŁKS wznawiać, bo obrońcy Miedzi wybili piłkę poza boisko. Trąbka. Oddana bezpieczną odległość do gracza ŁKS-u, który znowu jest faulowany. Tym razem przez na środku został popchnięty Maciej Wolski. ŁKS w roli ostatniego obrońcy Dominguez. No, to może być ryzykowne. No, dzisiaj Hiszpan popisał się kilkoma naprawdę niedokładnymi podaniami. Ale ŁKS-iacy teraz atakują. Trąbka stracił piłkę. Jest okazja do kontry dla zespołu z Legnicy, ale świetnie tutaj Rozwandowicz piłkę odzyskuje. Jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj powalczył Nawodka, ale także stracił ŁKS-iak piłkę. To już jest 73. minuta spotkania. No i ŁKS próbuje odzyskać piłkę na środku boiska. Odzyskuje zespół z Łodzi, ale teraz nie, no, trochę zaspał Dankowski. Ale ŁKS no, wybił piłkę daleko od własnej bramki. Rozpoczyna mieć Legnica. 73. minuta dobiega końca, więc jeszcze trochę czasu do końca spotkania pozostało. ŁKS remisuje z Miedzią 2-2. Teraz może być niebezpiecznie dośrodkowanie pod łódzką bramką. No i tutaj ryzykownie, ale skutecznie Maciej Wolski piersią odbija piłkę w kierunku własnego bramkarza i łapie piłkę Arkadiusz Malasz. Malasz. Celea. Na środek do Rozwandowicza. Rozwandowicz na prawo skrzydło do Wolskiego. Obok Wolskiego biegnie jego partner, ale Wolski oddaje piłkę do Domingueza. Dominguez wzięty w kleszcze stracił piłkę, a teraz fauluje przeciwnika i za chwilę dostanie żółtą kartkę. Hiszpan. No, dużo błędów dzisiaj popełnił Antonio Dominguez. Naprawdę tutaj zdecydowanie więcej można było od niego wymagać. Dużo błędów, dużo niecelnych podań, dużo strat i teraz ta strata powoduje faul w defensywie i to, że Hiszpan ukarany zostaje żółtą kartką. No ale to jeszcze nie koniec tego spotkania. Marcin Biernat. Biernat oddaje piłkę do tyłu. Teraz daleki przerzut na prawą stronę. Nawodka sprytnie. Do Trąbki. Trąbka tutaj atakowany. Utrzymują się ŁKS-iacy przy piłce. Nawodka. Piłkę stracił. Sporo. Nerwowo. Kwadrans gry do końca. 2-2. A już niestety ŁKS-iacy tracą trzeciego gola. Znowu strata. Znowu błąd na środku boiska, no i piłka trafia na 16 metr, ŁKS traci trzeciego gola. Przypomnę, że ŁKS-iacy przegrywali 0-2, doprowadzili do remisu w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę w międzyczasie dostał Samuel Korala, teraz wyrzucony na trybuny po dwóch żółtych kartkach, także trener Wojciech Stawowy, który co i różnie może zgodzić się z decyzjami arbitra. Arbiter rzeczywiście jest słabym uczestnikiem tego widowiska, ale to nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ŁKS-iacy nie grając dobrze, mając tylko zrywy, doprowadzili do remisu 2-2. Ale grając w dziesiątkę w 75 minucie tracą trzeciego gola i to Miedź Legnica wychodzi na prowadzenie na stadionie przy Alei Unii 3-2.
rozpoczynają ŁKS-iacy, ale piłka poza boiskiem. No łatwo, muszę przyznać, zbyt łatwo. ŁKS traci bramki i no to po prostu no, cały ten wysiłek, wszystko to, aby doprowadzić do remisu. No ale to kilka minut trwało zdobycie tych goli przez zespół łódzkiego klubu sportowego. No ale teraz no, przypominam, że ŁKS gra w dziesiątkę i no, z tak dobrze grającym zespołem jak Miedź dzisiaj, no, to może mieć niebagatelne znaczenie. Ale znowu ŁKS po prostu źle zagrał w defensywie. Teraz znowu faulowany i za to powinna być żółta kartka za identyczne zagranie. Żółtą kartkę otrzymał gracz ŁKS-u Antonio Dominguez, ale tym razem upiekło się piłkarzowi z Legnicy. A Dominguez opuszcza teraz boisko, opuszcza plac gry. Pojawiają się Klimczak i Syrnicz na placu boju. Tak więc to są kolejne zmiany w drużynie łódzkiego klubu sportowego. No zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą gracze ŁKS-u w dziesiątkę w tym ostatnim, no właśnie niespełna kwadransie. Syrnicz do Klimczaka. Klimczak ucieka przed faulującym go rywalem do trąbki, ta zagrana piłka trafia na prawą stronę do Dąbrowskiego, ale Dąbrowski za mocno do Maćka Wolskiego popsyła tę piłkę. Tak więc mamy aut dla rywali. Przypominam, że ŁKS-iacy w dziesiątkę po dwóch żółtych kartkach dla Samu Korala. Teraz Pirulo. Niewiele brakowało, żeby tę piłkę odzyskał, ale się nie udała ta sztuka. Kontra drużyny z Legnicy. Przerzut piłki na prawą stronę. Tutaj jest sporo miejsca. Teraz próbuje Klimczak zablokować. Udaje się tę piłkę wybić, ale tylko niedaleko bramki. Teraz piłka już na połowie drużyny z Legnicy. No i wraca piłka w okolice pola karnego Miedzi. 79. minuta spotkania. Jeszcze nie koniec akcji drużyny z Legnicy. A teraz no, szeroko próbują grać. Wiedzą, że ŁKS bez jednego zawodnika. Kapitan legnickiej drużyny Szymon Matuszek. Do tyłu przed własne pole karne, ale już piłka na połowie ŁKS-u. Jeszcze nie koniec tej akcji, nie mogą przerwać gracze z Łodzi akcji rywali. Ta piłka naprawdę krąży między piłkarzami z Legnicy. ŁKS-iacy głęboko cofnięci przed własne pole karne. No wiadomo, że no nie mogą się odkryć. No drużyna z Legnicy także wie, że nie musi atakować. Właściwie do końca meczu może tę piłkę rozgrywać, ale teraz coraz bliżej łódzkie pole karne. No zrobiło się teraz zdecydowanie więcej miejsca. Myślę, że jedni i drudzy mają już mniej siły, więc wolniej biegają. Teraz ŁKS tę piłkę odzyskuje. Pirulo. Syrnicz na środku przewrócony. Jeszcze nie koniec akcji. Zapolnik na skrzydło, ale za plecy do swojego kolegi z drużyny. Na szczęście dla Miedzi ta piłka nie opuściła boisko. Ale za to coraz bliżej pole karne. Zapolnik w polu karnym może być bardzo niebezpiecznie, choć tym razem jednak trochę przekombinował. Jest faulowany Maksymilian Rozwandowicz. Rzut wolny dla łódzkiego klubu sportowego. A Matuszek dostaje żółtą kartkę. A tych żółtych kartek dzisiaj jest masa. Mam takie wrażenie, że w niektórych sytuacjach arbiter się pośpieszył, w innych tej żółtej kartki nie pokazywał. No i ŁKS-iacy rozpoczynają od rzutu wolnego. 81. minuta spotkania. Dalekie zagranie na prawą stronę do Wolskiego. Wolski próbuje wbiegać w pole karne. Udało się. Wybita piłka poza boisko. Z autu szybko wznawiają ŁKS-iacy. Pirulo do Rozwandowicza. Rozwandowicz do trąbki. Pomylił się trąbka, ale jest Pirulo. Pirulo do Klimczaka na skrzydło, Klimczak przed bramkę, wybita piłka, jeszcze nie koniec
jednak od własnej bramki rozpoczynać będzie bramkarz Miedzi Legnica. Dobrze pobieg Klimczak, odskoczyła mu jednak piłka, już dośrodkowywał za końcowej linii, a więc sprzed własnej bramki rozpoczynać będzie Jędrzej Grobelny. No oczywiście nie będzie się śpieszył, bo nie ma takiej potrzeby. On zresztą zawsze wolno w tym meczu wybijał piłkę, a jeżeli jego drużyna prowadzi 3-2, to tym bardziej tak się stanie. Daleko wybita piłka przez bramkarza Miedzi Legnica. Trafia jednak wprost na głowę Rozwandowicza. Rozwandowicz do Pirulo, ale Pirulo tyłem do bramki, blokowany przez rywala, stracił piłkę. Rozpoczynają zawodnicy Miedzi Legnica. Ta piłka trafia do bramkarza. Biegnie do niego Syrnicz. No i będzie gol! Nie, tak, bramka! Złe wybicie przez bramkarza. Piłka trafia w plecy Syrnicza i wpada do bramki. A więc coś nieprawdopodobnego. Takiej bramki naprawdę dawno nie oglądałem. Syrnicz od właśnie podbiegł do bramkarza, który dostał piłkę z daleko. I bramkarz trafia w Syrnicza, a piłka trafia do bramki Miedzi Legnica. I tak w 82 minucie Syrnicz doprowadza do wyrównania, a więc mamy 3-3 w spotkaniu łódzkiego klubu sportowego z Miedzią Legnica. No ale kuriozalna bramka naprawdę dla drużyny łódzkiego klubu sportowego, więc w dziesiątkę ŁKS-iacy doprowadzają dwukrotnie do wyrównania. No zobaczymy do końca meczu. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. No ale arbiter na pewno doliczy, więc podejrzewam, że może nawet około 10 minut jeszcze nam tutaj pozostało. No ale akcja Syrnicza pokazuje, że naprawdę warto jest walczyć nawet w sytuacji, wydaje się, beznadziejnej. Tak więc jest remis, jest 3-3 i do końca spotkania jeszcze no ponad 7 minut. Miedź. No jeżeli ŁKS-iacy nie poprawią gry w defensywie szczególnie, no to jeszcze może być różnie. No ale z drugiej strony może się okazać, że jakaś akcja szalona może przynieść gola ŁKS-owi. No przekonamy się, jak to będzie wyglądało. ŁKS-iacy próbują odzyskać piłkę daleko od własnej bramki, ale tym razem bezpiecznie grają zawodnicy z Legnicy, ale poprzednio grali też bezpiecznie i skończyło się stratą gola. ŁKS nie wychodzi na 20 metrze, coraz bliżej jednak pole karne, zagranie na lewą stronę, nieprzerwana ta akcja, teraz w polu karnym był zapolnik, ale trochę przekombinował Syrnicz, niedokładnie odbiera jednak piłkę Syrnicz na skrzydło, jest Wolski, obok jest Pirulo, rozpędza się gracz łódzkiego klubu sportowego, przebieg z piłką już kilkanaście metrów, już jest na wysokości pola karnego Miedzi Legnica i wywalczył aut teraz Michał Trąbka, a więc nie śpieszą się także ŁKS-iacy, bo to już jest 85. minuta spotkania. Do Trąbki zagrana piłka, Trąbka tam przewracany przez Garucha, ale piłka odzyskuje Pirulo. Pirulo w polu karnym. Pirulo mija rywali, ale trafił na obrońcę. Jeszcze nie koniec. Piłka na środek boiska. Ale tam jest dobrze ustawiony Celea. Celea w pole karne niedokładnie. Rozpoczynają ŁKS-iacy, ale świetnie tutaj ustawiony jest Maciej Wolski. Przy bocznej linii boiska próbują odzyskać piłkę gracze z Łodzi i mają aut daleko od własnego pola karnego. Teraz ŁKS-iacy próbują grać. Celea rozgląda się, rumuński stoper, zagra do Macieja Dąbrowskiego. Dąbrowski, zagranie w pole karne, nawodka na spalonym. Jeszcze się odwrócił zawodnik ŁKS-u, oddał strzał na bramkę, ale już po gwizdku sędziego, a więc będziemy mieli rzut wolny dla drużyny Miedzi Legnica. Miedź rozpoczyna akcję na prawą stronę. Świetnie tutaj nawodka przerywa grę rywali.
wybija piłkę poza boisko, ale nie ma kto podać piłki, więc trzeba było wrócić w kierunku własnej bramki kilkanaście metrów, tę piłkę zabrać z pod ławki rezerwowych, no, ale nie są w stanie UKS-iacy przerwać tej akcji. 86. minuta spotkania. Piłka daleko jednak krąży od bramki UKS-u. Teraz bliżej łódzkiego pola karnego. Zagranie na skrzydło i do tyłu. UKS-iacy, no przypominam, grają o jednego mniej. Będzie dośrodkowanie w pole karne UKS-u. Biegnie Klimczak. Nie zdawał tej piłki zatrzymać, ale znowu piłka na połowie Miedzi Legnica. Prostopadłe zagranie. Klimczak. Teraz niedokładnie, za delikatnie cele. Jeszcze nie koniec tej akcji. Trzeba było daleko wybijać. Piłka przed bramkę UKS-u. I to jest gol na 4-3. Nie ma spalonego. Popatrzyli zawodnicy w kierunku arbitra. No znowu dośrodkowanie z prawej strony. Znowu za krótkie wybicie. I znowu UKS traci bramkę po dośrodkowaniu z prawej strony boiska. Tak więc było 3-3, a teraz już jest 3-4. 86. minuta spotkania. UKS traci 4. gola. No naprawdę, no trzeba za grę w defensywie tutaj no, wystawiać fatalną notę graczom łódzkiego klubu sportowego, które teraz trzymają się za głowę. No ale każde dośrodkowanie przed bramkę UKS-u, no to jest po prostu ryzyko, że bramka za chwilę padnie. No i w tym meczu no to jest coś nieprawdopodobnego. Jak beznadziejnie broni w tej chwili zespół UKS-u, to trzeba powiedzieć sobie od razu wprost, no bo ten wysiłek to wszystko na nic, jeżeli no w taki sposób po prostu traci się gole. Dośrodkowanie tym razem z prawej strony boiska, a piłka przeleciała obok nóg zawodników łódzkiego klubu sportowego i łodzianie tracą kolejnego gola. A teraz mogą za moment stracić piątą bramkę, tym razem jednak Rozwandowicz dobrze się ustawił. Klimczak na środek. Nawodka tu jeszcze powalczył. Pirulo. Piłka w powietrzu. Przewraca się zawodnik z Legnicy i tak naprawdę to powinien dostać za to żółtą kartkę. Bo gdyby to było w polu karnym, to nic takiego nie było. Teraz jeszcze coś pokazuje arbitrowi. Piłkarz Miedzi Legnica, Wiktor Pleśnierowicz. Z autu grę wznawiać będzie zespół łódzkiego klubu sportowego, który przegrywa 3-4. 89. minuta dobiega końca. No i chyba już kolejny raz szczęście do UKS-u się nie uśmiechnie. Tak jak to było przy bramce na 3-3. Chociaż UKS teraz no, jeszcze w tych ostatnich minutach próbuje tutaj zaatakować. Pirulo. Dobrze do Rozwandowicza. Rozwandowicz wybija piłkę poza boisko. Z autu będzie wznawiać bramkarz Jędrzej Grobelny, no ale myślę, że to będzie trwało około minuty, zanim on tę piłkę podniesie, podejdzie do linii, która rozpoczyna pole bramkowe, jeszcze ją wytrze, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, poszuka sobie miejsca, z którego będzie wznawiał grę bramkarz Miedzi Legnica, zrobi daleki rozbieg, a może jeszcze poprawi sobie piłkę na piące, nie? Jednak wybije ją. Wszystko wskazuje na to, że na aut, nie, jednak tym razem trafił w boisko. No i arbiter pokazuje, że Strnicz fauluje na środku boiska swojego przeciwnika. A ten będzie leżał teraz oczywiście do końca tego spotkania. Absolutnie nie panuje nad tym, co się dzieje na placu gry sędzia tego spotkania, które potrwa jeszcze 4 minuty. Jacek Żełoba, kierownik drużyny łódzkiego klubu sportowego, obsługuje te tablice z cyferkami pokazującymi, ile minut jeszcze doliczonego czasu gry w tej drugiej połowie. 4 minuty nadziei dla UKS-u, że może udać się jakimś cudem strzelić wyrównującego 4. gola, ale można stracić 5., bo Miedź Legnica zapędziła się w okolice bramki UKS-u.
Próba strzału z dystansu, pokazuje arbiter, że Pirulo fauluje przeciwnika. Będzie rzut wolny dla łódzkiej, dla drużyny z Legnicy. Nie może pogodzić się Hiszpan z decyzją arbitra. Jeszcze będzie zmiana w drużynie Miedzi, ale to już chyba bardziej, żeby zyskać na czasie. Ustawiony przy bocznej linii boiska piłkarz Miedzi, ale arbiter kompletnie nie reaguje na to, co się dzieje tutaj w tym miejscu zmian, ale to szybko wszystko będzie trwało, dlatego że teraz zawodnicy nie muszą podbiegać tutaj do środka boiska. W najbliższym miejscu mają obowiązek boisko opuścić. Tak więc doliczony czas gry, 4-3 prowadzi Miedź Legnica w spotkaniu z łódzkim klubem sportowym. I teraz jeszcze mają okazję goście na zdobycie 5. gola, ale chyba nie tym razem, bo piłka już opuściła boisko. Szybko wznawia grę Arkadiusz Malasz, ale Cela nie pobiegł z piłką do przodu. No teraz to już nie ma co tutaj grać, to już trzeba, jak to mówili doświadczeni piłkarze, gdzieś tam na aferę zagrać w okolice pola karnego. Teraz jeszcze faulowany jest Maciej Wolski przy bocznej linii boiska. Na środek zagrana piłka do Syrnicza. Syrnicz ma trochę miejsca, odda do Celei. Cela się zatrzyma, ale nie bardzo ma komu tę piłkę zagrać. To próbuje w pole karne. Piłka trafia pod nogi Rozwandowicza. Rozwandowicz do Klimczaka. Na prawą stronę tam jest mniej więcej miejsca. Teraz rozpędza się jeszcze Trąbka. Trąbka zagra na skrzydło do Nawodki. Nawodka w pole karne. Tam blokowany był zawodnik łódzkiego klubu sportowego. Piłka w rękach bramkarza, który leży, tę piłkę przytrzymał na trawie. Teraz pokazuje, żeby zawodnicy jego drużyny coraz dalej, no mijają sekundy, granie zostaje wznowiona. No i piłka trafia wprost pod nogi Rozwandowicza. Rozwandowicz próbuje gdzieś tam przelobować bramkarza i niewiele brakowało, aby ta sztuka się udała. Teraz piłkarz biegnie do początku pola karnego. Muszę powiedzieć, że bramkarz Miedź Legnica był jednym z najsłabszych ogniw tej drużyny, no ale nie potrafili tego UKS-iacy wykorzystać. Teraz próba takiego dalekiego zagrania. Nie udało się, ale tracą piłkę zawodnicy z Legnicy. Jest okazja do kontrataku. Zagrana piłka do Syrnicza. Syrnicz blokowany tutaj przy bocznej linii boiska. Syrnicz będzie wyrzucał piłkę z autu do Nawodki. Zablokowany zawodnik. I teraz jeszcze Syrnicz fauluje rywala w walce o piłkę. Będzie rzut wolny dla Miedzi Legnica. Leży Syrnicz, leży piłkarz Miedzi Legnica. Mają pretensje do Syrnicza zawodnicy Miedzi. Syrnicz dostaje żółtą kartkę. Zawodnik faulowany z Legnicy będzie leżał. Już to chyba gwizdka sędziego. To Marcin Biernat. Znowu wolniutko podbiegają masażyści, ale Biernat chyba tak jak poprzednim razem za chwilę się podniesie i o własnych siłach opuści boisko. Chociaż teraz pewnie już nie, bo poczeka do końcowego gwizdka prowadzącego to spotkanie Patryka Gryckiewicza. Rozpoczyna się już ostatnia minuta tego doliczonego czasu gry, ale ile to jeszcze potrwa, to wszystko zależy od słabego dzisiaj bardzo sędziego tego spotkania. No tak jak mówiłem, Biernat stał i za chwilę o własnych siłach boisko opuści. Tak więc nic takiego się nie wydarzyło. Syrnicz dostał żółtą kartkę. Przypomnę, że w pierwszej połowie kontuzjowany po faulu, którego nie zauważył arbiter, był Jan Sobociński. Tylko tyle. No oczywiście ŁKS przegrywa nie dlatego, że sędzia był słaby,
tylko dlatego, że ŁKS był po prostu słabszy, a teraz ŁKS-iacy jeszcze sobie mogli sprokurować sytuację pod własną bramką. Nieporozumienie między Wolskim a bramkarzem, ale udało się to zażegnać. ŁKS-iacy przy piłce. Teraz jeszcze faulowany zawodnik z Legnicy, który teraz złapał piłkę. No, idiotyczne, mogę powiedzieć, zachowanie graczy Miedzi, chociaż no, być może cel uświęca środki. I z taką myślą też zawodnicy trenera Skrobacza się tutaj pojawili. A teraz rzut wolny, dośrodkowuje Malarz w pole karne. I pokazuje arbiter, że jeszcze faulował tam Maciej Dąbrowski swojego przeciwnika. Tak więc znowu za chwilę niezwykle szybcy masażyści pojawią się tutaj na boisku. Leży na placu gry zawodnik Miedzi. Myślę, że arbiter za moment to spotkanie zakończy. Nic takiego chyba tam się nie wydarzyło, żeby aż tak po prostu to fatalnie wyglądało. I rzeczywiście podnosi się piłkarz z Legnicy. Zyskał trochę czasu. Myślę, że po tym wybiciu piłki przez bramkarza Grobelnego arbiter zakończy kolejny nieudany występ piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Czwarty mecz bez zwycięstwa. W tych czterech ostatnich spotkaniach ŁKS-iacy trzy razy przegrali. No i trzeba powiedzieć, że tu jeszcze jakaś awantura się zrobiła. Powiedziałem, arbiter kompletnie nie panował i nie panował nad tym spotkaniem. Doprowadził do ostrych zagrań. Nie ma tym razem żadnej żółtej kartki. Choć tak naprawdę kapitan drużyny z Legnicy powinien tę żółtą kartkę dostać. No jeszcze jedna okazja dla ŁKS, już ostatnia. Na połowie rywali wszyscy zawodnicy. Dośrodkowanie w pole karne teraz przez bramkarza. Ciągnięty za rękę zawodnik ŁKS-u. Arbiter pokazuje, że jest koniec meczu. Chociaż przewracany był w polu karnym na Wodka. Zdecydowanie. I tak naprawdę to chyba powinien być rzut karny, ale arbiter dzisiaj naprawdę słaby. No mam takie wrażenie, że ciągnięty był na Wodka za ręce w polu karnym po tym dośrodkowaniu. Ale to jest koniec meczu. No, niezwykle dziwnego, niezwykle nerwowego, z czerwonymi kartkami, ze zmieniającymi się sytuacjami. Teraz trener Skrobacz tam coś próbuje tłumaczyć zawodnikom ŁKS-u. Niech wytłumaczy coś swoim piłkarzom. No, nie ma szczęścia ŁKS do drużyn prowadzonych przez trenera Skrobacza. I on prowadził GKS Jastrzębie także. Arbiter nie uznał dwóch rzutów karnych. Tym razem moim zdaniem powinno być 11 dla ŁKS-u. Ale cóż, 11 nie ma. ŁKS przegrywa z Miedzią Legnica mecz 3-4, prezentując się naprawdę momentami słabo. No coś się dzieje z ŁKS-em. ŁKS w defensywie gra bardzo źle. W ostatnich spotkaniach traci strasznie dużo goli. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze dwa mecze z trudnymi drużynami. W sobotę z Termaliką Nieciecza, a na zakończenie na własnym boisku z GKS-em Tychy. Ale z taką grą o punkty naprawdę ŁKS-owi będzie bardzo trudno. Dzisiaj ŁKS-iacy przegrywają z Miedzią Legnica 3-4.